25. sesję Rady Gminy Załuski. Witam serdecznie Panie i Panów Radnych, pracowników Urzędu Gminy Załuski z Panem Wicewójtem Naczelem, Panie i Panów Sołtysów, zaproszonych gości, media, mieszkańców Gminy Załuski. Szanowni Państwo, na 15 radnych 13 podpisało listę obecności. Uchwały podejmowane na sesji są prawomocne. Przeczytam Panu proponowany porządek dzienny. Punkt pierwszy, otwarcie. Punkt drugi, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku dziennego. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z 24 sesji Rady Gminy. Punkt czwarty, interpelacje, zapytania radnych do wójta Gminy Załuski. Punkt piąty, informacja z działalności międzysesyjnej wójta Gminy Załuski. Punkt szósty, przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach za 2015 rok oraz oceny zasobów. Punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe dostarczanie wody z gminnych urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Załuski. Punkt 8. Analiza i rozpatrzenie sprawozdania z realizacji wykonania budżetu Gminy Załuski za 2015 rok. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Załuski za 2015 rok. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi Gminy Załuski absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Załuski na lata 2016-2026. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016. Punkt 13. Prowadzenie interpelacji i zapytania radnych. Punkt 14. Sprawy różne. Punkt 15. Zamknięcie sesji. Szanowni Państwo, w międzyczasie wpłynęły dwa wnioski o rozszerzenie porządku obrad. Pierwszy wniosek to jest pana wicewójta Jarosława Stefańskiego o udzielenie pomocy finansowej dla powiatu pfuńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie obozu szkoleniowego dla młodzieży z klas mundurowych w drugim liceum ogólnokształcącym w Płońsku zamieszkującym na terenie gminy Załuski. I punkt następny, wniosek przewodniczącego Komisji Doraźnej Statutowej Rady pana Kamila Koprowskiego o wprowadzenie pod obrady, po przyjęcie statutu Gminy Załuski. Co do porządku dziennego. Kto z Państwa radnych jest za rozszerzeniem porządku dziennego, te dwa punkty. Proszę bardzo. Kto z Państwa się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Nie widzę. Szanowni Państwo, te punkty będziemy realizować po informacji z działalności międzysesyjnej pana wójta Gminy Załuski. W międzyczasie dotarł jeszcze jedna radna, pani Wanda Mazonek, także jest nas 14 w tej chwili. Szanowni Państwo, punkt następny, przyjęcie protokołu z 24 sesji Rady Gminy Załuski. Szanowni Państwo, dostaliście protokół razem z materiałami na sesję. Kto z Państwa radnych jest? Kto z Państwa radnych ma uwagę co do statutu, co do protokołu? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? Kto z Państwa się wstrzymał? Kto jest przeciw? Nie widzę. Protokół z 24 sesji został przyjęty. Punkt następny, interpelacje i zapytania radnych do wójta Gminy Załuski. Proszę bardzo Państwa radnych. Proszę bardzo Pan Radny. Dostałem nas na Fundusz Sołecki, to mam w ogóle nie zostać, więc jak to jest? Dziękuję Panu. Panie Radny, proszę bardzo. Ja mam pytanie jeszcze, że zostanie realizowana inwestycja szerokiego projektu. Dziękuję Panie Radny, proszę bardzo. Pani Radna, proszę. Dziękuję Panie Radny.
Konrady Stawskie, proszę bardzo. Też ponawiam pytanie o Fundusz Sołecki, bo nadchodzi czas organizacji kolejnych zebrań na temat wyboru kolejnego Funduszu Sołeckiego, kolejnych inwestycji. Pierwsza inwestycja niezakończona w ogóle, na jakim etapie to jest, czy są zapytania ofertowe wysłane, chciałem się dowiedzieć. A druga sprawa to chodzi mi o wojsko w Nowych Brońskach. Są środki zabezpieczone na ogrodzenie, na oświetlenie, na monitoring. Tam się nic tak naprawdę nie dzieje. Jest tylko wycięta trawa na boisku, a przy trybunach naokoło boiska są takie kaszy, aż nie powiem. Wstyd. Dziękuję panu radnemu. Pan radny Słupecki, proszę bardzo. Ja się też pana... jakie biega rokowania na rodzinę? Zaznaczcie sobie tego parku w Poczewie z Agencją Wojskowego. To jest jedna rzecz. I przy okazji dwa lata temu było dosyć głośno właśnie o inwestorze, który właśnie wykupił resztę tego lotniska. Tam dało się coś wykupić, czy tam było z tym inwestorem, który tutaj jest taki zmienicza o sobie i co będzie tam działo, jeśli się wiadomo. I trzecia rzecz właśnie tutaj kolega radny głosił te urodzenie tego boiska, to właśnie nie wiem, czy to będzie oglądane, bo kiedyś tam było to boisko Siatko, no i tutaj na sesji było panu pytanie, co jest z tym urodzeniem i pan wójt powiedział, że urodzenie jest zaplanowane u wykonawcy. Właśnie teraz się powiedzimy, bo też nie będzie coś pytanie to urodzenie, a tam nie, może było nie dobre ta Siatka, że pan powiedział, że Siatka i Słupki jest, a są zaplanowane u wykonawcy tego boiska. Pan radny Koprowski, proszę. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, ja podobnie jak Radni Koledzy chciałbym się spytać o realizację inwestycji budowa placu zabaw w Sołectwie Zalewskim w ramach Funduszu Sołeckiego, bo mam dużo pytań o mieszkańców, kiedy ta inwestycja pewnie może, wiadomo, zbliża się okres wakacyjny i tym bardzo by też zależało mi, Sołtusowi, mieszkańcom, żeby ta inwestycja była ukończona jak najszybciej. I drugie pytanie mam odnośnie realizacji programu 500+, bo też niekiedy dostaję takie pytania od mieszkańców, którzy poświadczeń nie dostali. Kiedy możemy się spodziewać, że będzie taki finalny termin, że zakończymy już wypłatę tych świadczeń? Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Ktoś z państwa radnych? Proszę bardzo, pan Ryszard Ziemiński. Ja troszkę może inne pytanko. Jak przebiega nabór do pierwszej klasy? No, ja już nie będę rozwijał, bo szkoda czasu. Dziękuję panu radnemu. Jeszcze ktoś z państwa radnych? W takim razie zamykam zadawanie pytań. Panie Wójcie, odpowiem pan teraz, czy następnym? Odpowiem. Proszę bardzo. Odpowiem ja na część pani sekretarz, jeśli chodzi o Fundusz Sołecki. Jeśli chodzi o dożywiołowanie tutaj lubiarką, to radny Stan Greciak poprosił, ja się przychylę do tego, sprawdzę po prostu, co tam się dzieje. Ten temat postaram się zakończyć. Albo przynajmniej go wyjaśnić, żebyśmy mogli to ustalić. Jeśli się rozchodzi o te fundusze sołeckie, to wszystko robione po kolei. No, różne mamy z tym problemy, bo tak jak tu jeśli chodzi, co pan radny Stawski wskazał. Na przykład były już dwa zapytania ofertowe na tą inwestycję z Funduszu Sołeckiego w Szczytnie. I nie było, no, nikt chętny, się to nie jest za wysoka kwota, żeby tak teraz w tym sezonie i w tym okresie firmy występowały. Złożyliśmy po raz trzeci. Czyli nie trafimy po raz trzeci, trzeba będzie w inny sposób, już nie w formie zapytań ofertowych, ale już trzeba będzie w inny sposób tą firmę poszukać. Chodzi o park w Koczewie, złożone zostały wnioski. Z tego co ja wiem, do dyrektora Agencji Mienia Wojskowego, prezes Agencji Mienia Wojskowego oraz do dyrektora oddziału olsztyńskiego. Jest wola z tamtej strony. Również część posłów napisało interpelacje i prośby do ministra obrony narodowej w sprawie tego parku, także to też jest pomoc i dziękuję panu posłom, dziękuję panu posłom z PiS-u, to oni
zainteresowani, to jeśli się rozchodzi po parku, jeśli chodzi o ogrodzenie Nowe Wrońska, z tego co ja rozmawiałem, to jest robione zapytanie ofertowe na ogrodzenie i na oświetlenie. W lipcu, w sierpniu ma być ta inwestycja zrealizowana. Ja się zorientuję, co jest tym zdekolowanym ogrodzeniem, co mówił pan wójt. To teraz na to nie odpowiem, nie mam wiedzy. Jeśli chodzi o te wycięcie tutaj tych chwastów tam przy tych trybunach, też już z tego co rozmawiałem z panem Arturem Kuzińskim, ten temat będzie załatwiony. Potrzebna była kosiarka pijakowa. Wniosłem, powiedziałem, żeby ten temat jak najszybciej był załatwiony. Czy rozchodzi o te fundusze sołeckie, to ja może dam panią sekretarz. Jeżeli chodzi o doszwirowania, to uzupełnię, że one trwają w dalszym ciągu, więc jeżeli ta droga jest uwzględniona w Słotwinie, to będzie realizowana. W uzupełnieniu jeszcze powiem o te zadania z Funduszu Sołeckiego, jeżeli chodzi o Szczytno i na Borówiec, to są te progi zwalniające. Tu pytania były ostatnio wykonawców, zainteresowanie jakieś było, jak one mają te progi wyglądać. Jaki będzie efekt tego rozstrzygnięcia, dopiero będziemy wiedzieć prawdopodobnie za tydzień. Niemniej chcę o realizacji tych wniosków Funduszu Sołeckiego powiedzieć informację taką, bo mówiłam już o tym na poprzedniej sesji, że do tej pory, jeżeli mieliśmy jedno zadanie, na przykład oświetlenie, to było to jedno zadanie realizowane w iluś tam miejscowościach, a teraz mamy jeden pracownik wykonuje tych zadań 15-20, więc no, dlatego to trwa. No bo tak wyglądają te zadania i sukcesywnie wszystkie są realizowane. Tu odpowiem na Fundusz Sołecki, Załuski i Kroczewo, bo dotyczy to tego samego. Zgłoszenie, które żeśmy spowodowali do starostwa, bo o tym mówiłam, że to te inwestycje zaplanowane w ramach tego funduszu, potrzeba było dokonać zgłoszenia i my żeśmy uzupełnili jeszcze koszty tego wniosku z funduszy Urzędu Gminy na zakup map, które były potrzebne do tych inwestycji. Ostatnio jak rozmawiałam z Państwem, musieliśmy uzupełnić dokumenty. Te dokumenty zostały uzupełnione i bodajże z tamtego tygodnia jest informacja, że to zgłoszenie już zostało uwzględnione i liczy się termin 30 dni od tego zgłoszenia na możliwość, po 30 dniach możemy rozpocząć inwestycję. Pan Kuźniewski, który nadzoruje tą sprawę, to powiedział mi, że nie wcześniej niż pod koniec czerwca. Czyli to już będzie po truskawce, będziemy mogli to zaczynać i te dwie miejscowości Kroczewo i Załuski zostaną uwzględnione. Jeżeli chodzi o ogrodzenie, to zdeponowane ogrodzenie z Wrońsk, Szczytno, z boiska, ono jest u wykonawcy, tak jak było powiedziane. Należałoby teraz dokonać sprawdzenia, czy pod jakim względem, że tak powiem, można je wykorzystać. I takie zostanie wykonane, a jeżeli ono nie będzie się nadawało, to na pewno radni zostaną powiadomieni, co z tym. Także nie szerzyłabym takiej paniki, bo pamiętamy o tym, że to ogrodzenie jest deponowane, pan wójt o tym mówił i to, co będzie po tym sprawdzeniu, na ile będzie to można wykorzystać, zostaniecie Państwo poinformowani. Te ogrodzenie zostało zdemontowane, bo nie służyło. Jeżeli chodzi o program 500+, to chcę powiedzieć tak, że wpłynęło do nas 445 wniosków i to są
dane z ostatnich dni. Spodziewamy się, że te wnioski jeszcze wpłyną, bądź, ale w każdym razie, jeżeli chodzi o uwzględnienie dzieci z tych wniosków, to liczymy na to, że z terenu naszej gminy będzie to 750 dzieci, dlatego że sporo wniosków jest takich, gdzie niestety musimy odmówić przyznania tego świadczenia, ponieważ zasady, zwłaszcza z przeliczenia hektarów przeliczeniowych na dochód dla rolników, niestety no, rolnicy często przekraczają i trzeba odmówić świadczenia dla niektórych dzieci. Ale przynajmniej nasze prognozy są takie, że z terenu naszej gminy będzie 750 dzieci, które będą pobierać to świadczenie w najbliższym roku. Przynajmniej takie wysłaliśmy do wojewody zapotrzebowania. I to jest roczne zapotrzebowanie na to świadczenie. To jest z naszej gminy, to jest 4,5 miliona złotych. Obecnie mamy z tych 445 wniosków, mamy zrealizowanych 302 wnioski. Zostało nam jeszcze, wydaliśmy kwotę, na dzień dzisiejszy wydaliśmy z budżetu kwotę 425 500 dla 425 dzieci. Zostało nam jeszcze 325 do uwzględnienia. Ale w budżecie obecnie mamy tylko i wyłącznie kwotę 497 tysięcy. Te pieniążki sukcesywnie spływają i do końca czerwca, czyli do tego ustawowego terminu, powinniśmy się wyrobić z wydaniem wszystkich decyzji. Przypominam, że teraz wypłacamy już świadczenia za 3 miesiące, kwiecień, maj i czerwiec na bieżąco. Jeszcze nabór do pierwszej klasy. Nabór do pierwszej klasy wygląda w ten sposób, że czekamy i będziemy czekać do ostatniej chwili z tym naborem, ponieważ pierwsze klasy w tym roku wyglądają 7 dzieci, 9 dzieci obecnie zgłoszonych w arkuszu organizacyjnym, 12 dzieci, 14. Nie chcemy jednak robić klas łączonych, dlatego że spodziewamy się, że mogą w ciągu 3 lat jeszcze do tych pierwszych klas wrócić dzieciaki, które, o których rodzice zdecydują, że lepiej ich, że tak powiem, zatrzymać jeszcze w tym pierwszym okresie wczesnoedukacyjnym. I zostawiamy oddziały właśnie tak bardzo nieliczne. Mamy 2 szkoły, gdzie ewentualnie jest 7 i 9 dzieci, ale spodziewamy się, że może ta liczba przekroczyć w najbliższych 2 latach te 10 dzieci, więc chcemy zostawić to w ten sposób, że te klasy będą tak nieliczne. No. I to chyba wszystko. Dziękuję. Ja tylko jeszcze powiem, że dziś podpisywałem umowy na oświetlenie funduszów sołeckich. To jest tu pani skarbnik informatyka Kostolin przy Bolowice, Woli, Złotopolicy i Stale Wrońskie. Dziś były podpisywane umowy. Przy rozchodzie o 506 ja sam też czekam, złożony jest wniosek, tak. No i trzeba się uzbroić. Samo uzbroiłem się ja i też czekam. Dziękuję. Dziękuję panu Witowi. Punkt następny, informacja z działalności międzysesyjnej wójta gminy Załuski. Tak, pan wójt, proszę bardzo. Tak, szanowni państwo radni. Na wstępie poinformuję, że 3 czerwca wpłynęła do Urzędu Gminy w Załuska informacja o przetargu w starostwie na tą część tego bloku po dawnej aptece. Cena wywoławcza 140 tysięcy złotych. Do 30 czerwca trzeba wpłacić VAT w wysokości 14 tysięcy złotych. No i przetarg to będzie się w dniu 7 lipca. Także musimy się nad tym pochylić i zastanowić. Chodzi o drogi. W dniu 13 maja 2016 roku podpisano umowy na bieżące remonty dróg z 2 firmami. To jest usługi budowlane i transportowe Katarzyna Miklewska
Ta firma wykonuje uzupełnienie ubytków asfaltu w jezdniach, oczyszczanie ścieków i koszenie poboczy z cięciem krzaków oraz firma Oknex, zdrowie kolbal, spidowo drzwi, profilowanie dróg, uzupełnienie znaków pionowych, budowa przepustu do wsi Stróżewo. Aktualnie trwa dowóz żwiru, profilowanie dróg oraz koszenie poboczy. Jeśli chodzi o wodociągi, trwa przygotowanie inwestycji pod nazwą rozbudowa stacji uzdrowienia wody w Szczytnie. Obecnie czekamy na wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Trwa konserwacja hydrantów w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy. No i tutaj z uwagi na ten problem w okresie tym letnim, tak? Te hydranty są zabezpieczane, ciągle codziennie jeździ pracownik od nas i z wodociągów i sprawdzają, czy ta woda nie jest pobierana niezgodnie z umową. Była również informacja z gminy do mieszkańców, ogłoszenie na stronie, jakie są konsekwencje takiego zachowania. Aktualnie trwa dowór żwiru, profilowanie dróg oraz koszenie poboczy. Gospodarka odpadami. Zgodnie z nowymi zasadami obecnie według złożonej deklaracji mieszkańców gminy Załuski jest 1214, a w styczniu było 778 osób, które segregują te odpady komunalne. 2677, a w styczniu było 3100 osób, które tych odpadów nie segregują. 77 rodzin, które segregują odpady, to jest bez zmian i 100 rodzin, które tych odpadów też bez zmian nie segregują. Liczba aktywnej deklaracji 1543. Koszt zbierania i oddawania odpadów komunalnych przez TGK wynosi obecnie 45 496 zł 47 groszy. Chodzi o tę rodzinę 500+, to już na wstępie pani sekretarz już częścią mówiła. Otrzymaliśmy dotację w kwocie 497 130 zł, a wypłacono 425 500 zł dla 425 dzieci za miesiąc kwiecień i maj. Wydano 302 decyzje na 425 dzieci. Ogółem wpłynęło 445 wniosków o przyznanie świadczeń dla 750 dzieci. Miesięczna wypłata świadczeń dla 750 dzieci to kwota 375 tysięcy złotych. Roczne zapotrzebowanie gminy to kwota, jak pani sekretarz stwierdziła, 4,5 miliona. 14 czerwca przyjeżdża BUS, gdzie pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie będą udzielać odpowiedzi na pytania mieszkańców dotyczące programu 500+. Jeśli chodzi o realizację Funduszu Sołeckiego, wykonano dożwirowanie dróg we wsi Stróżewo, Mikałówek, Przyborowice Dolne, Słotwin, Zdunowo. Łącznie dowieziono 2178 m sześciennych ruszywa za 53 600 zł. Wykonano remont tłuczni na Borowie z Olszczyny o długości 1155 m bieżących za kwotę 73 535 zł. Szczytniki o długości 1320 m bieżących za kwotę 60 529 zł. Podpisano umowę na utwardzenie poboczy drogi Destrukcja we wsi Kamienica Wygoda na 10 788 zł. Ogłoszono po raz trzeci przetarg na wykonanie tych progów zwalniających, o czym mówiłem wcześniej, z Funduszu Sołeckiego we wsi Szczytno i na Borówiec. Podpisano umowy na rozbudowę oświetlenia publicznego we wsi Gostolic, Wodopolice, Wrońska, Przyborowice, Górne i Wojny, też co mówiłem. Termin realizacji 30 października 2016 rok. Zostały uzupełnione dokumenty niezbędne do zgłoszenia rozpoczęcia zadania w Starostwie Powiatowym na realizację wniosku z Funduszu Sołeckiego w Załuskach i Kroczewie. I zgodnie z tymi zgłoszeniami rozpoczęcie prac może nastąpić z końcem czerwca. Znaczy zależy 30 dni jest od zgody starostwa, to jest na zgłoszenie budowlane. Jeśli chodzi o 25 czerwca, mamy festiwal truskawki. Gorąco zapraszam wszystkich i mieszkańców i państwa radnych. Jeśli chodzi o wójta, wójt pan Romuald Woźniak na zwolnieniu lekarskim dopiero w tamtym tygodniu, w czwartek bodajże, wyszedł ze szpitala. Na zwolnieniu lekarskim będzie do 24 czerwca 2016 roku. Dziękuję. Dziękuję panu wójtowi. Punkt następny. Uchwała Rady Gminy Załuskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu pońskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie obozu szkoleniowego dla młodzieży z klas mundurowych. Pan wójt odniesie się tak co do tej uchwały? Znaczy, Wysoka Rado, wpłynął wniosek i prośba ze szkoły z uwagi na to, jak pani dyrektor wskazała, wielu, dużo uczniów w szkołach mundurowych jest z terenu naszej gminy Załuski, poprosili właśnie,
abyśmy udzielili pomocy finansowej, tylko my będziemy udzielać tej pomocy finansowej na dofinansowanie tego obozu szkoleniowego dla młodzieży klas mundurowych drugiego liceum ogólnokształcącego w Pońsku. Czyli tutaj to jest celowe z uwagi właśnie na uczniów z terenu gminy Zaluski. Prosiłbym o pozytywne rozpatrzenie tej uchwały. Dziękuję. Dziękuję panowie. To ktoś z państwa radnych chciałby się jeszcze odnieść do projektu uchwały? Nie widzę. W takim razie kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję. Kto z państwa się wstrzymał? Kto jest przeciw? Nie widzę. Uchwała została przyjęta. Punkt następny. Uchwała w sprawie przyjęcia statutu Rady Gminy Zaluskiej. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Szanowni państwo, panie przewodniczący, na wstępie chciałbym podziękować wszystkim członkom komisji statutowej za pracę nad projektem nowego statutu. Spotykaliśmy się dość często, bo kilkanaście spotkań naprawdę poświęciliśmy dużo czasu. Było też dużo dyskusji, sami zespoły. Udało nam się stworzyć ten projekt statutu. Zdaję sobie sprawę, że spełnił, bo części osób może spełniać oczekiwania, części nie. I w związku z tym prosiłbym o przyjęcie tego projektu. Dodatkowo chciałbym podkreślić jeszcze, że z uwagi na rangę programu prawnego, jakim jest statut, który jest taką swoistą lokalną konstytucją, został on poddany procesowi szerszej konsultacji społecznych, gdzie mieszkańcy, zainteresowane osoby mogły składać w terminie bodajże miesiąca wnioski, uwagi do statutu. W wyniku tej konsultacji niestety nie wpłynął żaden wniosek. Na komisji, szanowni państwo, przed sesją, była właśnie 27 bodajże kwietnia, tutaj na wniosek mieszkańca były takie sugestie, jak najbardziej słuszne, to były sprawy stricte techniczne. Tutaj pan mecenas dokonał korekty, a mianowicie w paragrafie 4 tam chodziło o to, żeby podana była powierzchnia 208 km2. Tutaj jest zmiana, że jest 111,4 km, czyli to wynika po prostu z rzeczywistego stanu prawnego. Poza tym w paragrafie 120 był błąd również w numeracji jednostek redakcyjnych. Tam jest tylko zmiana jednostek redakcyjnych. W przypadku powołania następcy burka przyjmuje on wykonanie zadań i kompetencji określone w paragrafie 117-118. I w paragrafie 124 postanowienia końcowych również padła uwaga odnośnie tego, że traci moc uchwała Rady Gminy Zaluskiej z 2003 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminy Zaluskiej. Te uwagi były jak najbardziej słuszne, zostały zresztą uwzględnione. Były to uwagi czyste, stricte techniczne. Jeszcze może powiem wytłumaczenia, bo myślę, że takie pytanie mogą trwać. Szanowni państwo, tak jak deklarowałem, zgłosiłem zapytanie do oddziału prawnego wojewody mazowieckiego odnośnie weryfikacji tego statutu. Doszło tutaj jakby do pewnego nieporozumienia. Może wymieniłem błąd w tym momencie, no ale chciałbym powiedzieć, że miałem jak najlepsze intencje w związku z pojawiającymi się wątpliwościami związanymi z tym aktem prawnym, który jest bardzo ważny. I myślę, że na ten moment komisja statutowa wyczerpała już ramy swojej pracy. W związku z tym właściwe wydaje się przyjęcie projektu statutu. I z uwagi na mówię uwag w procesie konsultacji wnioskuję o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu przewodniczącemu. Ktoś z państwa radnych chciałby się jeszcze odnieść? Nie widzę. W takim razie, kto z państwa radnym jest za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminy Zaluskiej? Proszę bardzo. Dziękuję. Kto z państwa radnych się wstrzymał? 3 wstrzymujące. Kto jest przeciw? Nie widzę. Statut Rady Gminy Zaluskiej został przyjęty. Gminy Zaluskiej, przepraszam. Punkt następny.
Następnym przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarózkach za 2015 rok oraz oceny zasobów. Pani kierownik, chciałaby się tak odnieść. Tak, sami każdy otrzymali sprawozdanie z działalności ośrodka i oceny zasobów pomocy społecznej. Szczegółowe informacje omawiam na komisjach. Odpowiadam na pytania, które padły, także sprawozdanie przyjęto. Myślę, że radni zapoznali się też z tym sprawozdaniem. Dziękuję pani kierownik. W takim razie ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze? Także pozwólcie państwo, że jeszcze przegłosujemy. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej? Proszę bardzo. Dziękuję. Kto z państwa radnych się wstrzymał? Kto jest przeciw? Nie widzę. Dziękuję. Punkt następny. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe dostarczanie wody z gminnych urządzeń wodociągowych na terenie gminy Zaórskiej. Pani sekretarz się zgłasza, proszę bardzo. Przedstawiliśmy państwu zgodnie z wnioskiem Zakładu Usług Wodnych w Ławie taryfy do zatwierdzenia na okres od 1 lipca 2016 do 30 czerwca 2017 roku. I mówię o tym, nie były one negocjowane z Zakładem Usług przez pana Wójta, dlatego że nie uległy one zmianie, jeżeli chodzi o ten poprzedni okres, są one takie same. Jeżeli chodzi o wysokość tych stawek, nie jest ona zróżnicowana, tylko jest dla wszystkich odbiorców jednakowa. Są tylko i wyłącznie stawki różne dla odbiorów abonamentowe, jeżeli chodzi o i przyłącza wodociągowego. Jeżeli chodzi o różnice pomiędzy poszczególnymi gminami sąsiednimi, jest ona, ta stawka, którą mamy, jest stosunkowo wysoka, ale jest to spowodowane tym, że gmina Załuski podziela 2% podatku od wartości przychodów, którymi zarządza Zakład Usług Wodnych i jest to również podyktowane sprawami inwestycyjnymi w nasze wodociągi, które ostatnio mamy realizujemy. I to wszystko. Dziękuję pani sekretarz. Ktoś z państwa radnych chciałby się odnieść? Nie widzę. Pan radny Koprowski, proszę bardzo. Szanowni państwo, ja powiem, że się wstrzymam od głosu, dlatego uważam, że te stawki powinny być w obecnej sytuacji, jaką mamy, zróżnicowane, bo trudno jest w tej sytuacji zrozumieć, że odbiorca indywidualny, który wyżywa 50 metrów wody, płaci takie same stawki, powiedzmy, co firma i przedsiębiorca, która na przykład zużywa 100 metrów wody. Wtedy wiadomo, że ta woda nie jest używana tylko do celów konstrukcyjnych. To taka uwaga właśnie, dlatego dziękuję, że się wstrzymamy. Dziękuję panu radnym. Ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze? W takim razie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe dostarczanie wody z gminnych urządzeń wodociągowych na terenie gminy Zaórskiej? Proszę bardzo. Szanowni państwo radni. Szanowni państwo radni. Uchwały nie przyjęto. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Ponawiam. Ponawiam pytanie. Dziękuję. Kto z państwa radnych się wstrzymał? Kto z państwa radnych jest przeciw? Przy jednym głosie wstrzymującym uchwała została przyjęta. Dziękuję serdecznie. Ja wiem, że szanowni państwo, czerwone żniwa mamy w toku. Wszyscy żyjemy tym, ale skupmy się jeszcze troszeczkę. Punkt następny. Analiza i sprawozdanie z realizacji wykonania budżetu gminy Załuski za 2015 rok. Podpunkt pierwszy. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy Załuski za 2015 rok. Pan przewodniczący komisji, proszę bardzo. Szanowni państwo, przedstawię państwu może opinię Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Załuski o wykonaniu budżetu gminy za 2015 rok. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Załuski na posiedzeniach
dnia 13 maja 2016 roku oraz 19 maja 2016 roku rozpatrzyła sprawozdanie Wójta Gminy Załuski z wykonania budżetu gminy za 2015 rok. Porównała z wynikami kontroli budżetu, jakich dokonała w ciągu roku oraz innymi sprawozdaniami i uwagami innych komisji, a także wysłuchała ustnych wyjaśnień wójta, a następnie stwierdziła, co następuje. Uchwalony przez Radę Gminy Załuski budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów w kwocie 20 064 522 zł 54 groszy. Dochody wykonano w kwocie 20 154 379 zł 49 groszy, co stanowi 100,45% planu, w tym dochody bieżące na kwotę 18 341 993 zł 19 groszy, co stanowi 100,49% planu. Dochody majątkowe na kwotę 1 812 386 zł 30 groszy, co stanowi 100%. Uchwalony przez Radę Gminy Załuski plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 18 560 9771 zł 29 groszy. Wydatki zrealizowano w kwocie 18 189 504 zł 27 groszy, co stanowi 97,95% planu, w tym wydatki bieżące do kwoty 17 172 938 zł 79 groszy, co stanowi 97,89%. Wydatki majątkowe w kwocie 1 16 564 zł 48 groszy, co stanowi 98,95%. Budżet gminy za 2015 rok zamknął się wynikiem dodatnim w wysokości 1 964 875 zł 22 groszy. Zrealizowano rozchody w kwocie 2 048 210 zł. Spłaty pożyczek kredytów. Zadłużenie gminy na koniec 2015 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek wynosiło kwotę, uwaga, 1 800 061 919 80 groszy z terminem spłaty w 2016 roku i latach następnych. Gmina na dzień 31 grudnia 2015 roku nie posiadała wymagalnych zobowiązań. Istnieją zobowiązania niewymagalne w kwocie 633 636 zł 66 groszy, które wynikają z mocy prawa. Skutki obniżenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych ulg umorzeń, zwolnień z podatków za 2015 rok wyniosły 710 443 zł 80 groszy. Łącznie stanowiło to 9,59% wykonanych podstawowych dochodów podatkowych. Wójt gminy Załuski realizuje zadania związane z wykonaniem budżetu. Kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności, oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 7 kwietnia 2016 roku wyraziła pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok. Zdaniem Komisji Rewizyjnej wyrażonej przyjętej uchwale powyższe daje pełną podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o realizacji budżetu gminy za 2015 rok i wystąpienia do Rady Gminy z wnioskiem o udzielenie absolutorium wójtowi. Dziękuję. Dziękuję panu przewodniczącemu. Miałem zapytać pan skarbnik o przedstawienie opinii RIO, ale pan przewodniczący już to zrobił, także. Czy pan skarbnik pozostał pan tylko przedstawienie uchwały RIO w sprawie zaopiniowania wniosku? Chyba, że pani chciałaby się różnić jeszcze tak całościowo co do realizacji. Chyba, że. Mówię, że pan przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział już bardzo dużo najważniejsze rzeczy, jakie także chciałam powiedzieć o dochodach, więc nie będę już powtarzała. Dochody wykonano 100,45% planu. Wydatki 97,95%, a tak jak pan przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, zadłużenie stanowi 1 861 919,80 groszy. Spłaciliśmy 2 048 210 spłat pożyczek i kredytów, gdzie 1 656 210,12 było z wyprzedzającego finansowania z lat poprzednich z tych projektów unijnych, jakie były realizowane.
może wymienię, jakie dochody majątkowe wpłynęły w 2015 roku, bo to na pewno wszystkich interesuje. Więc wpłynęły środki na przebudowę drogi z Brunowo 58 922 z Pogru. Na projekty unijne zwrócono nam środki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 1 137 501, na modernizację wraz z budową kotłowni gazowej oraz budowę placu zabaw w miejscowości Szczytno Kamienica z Różewo zwrócono 210 900 zł, na remont i przebudowę istniejącego budynku w Smulskach 169 209 zł, modernizację boiska w Nowym Brońsku 173 071 zł. Wpłynęły również dochody majątkowe w postaci przekształcenia użytkowania wieczystego prawa własności 46 600 zł. I inne dochody ze sprzedaży majątku i sprzedaży udziałów nieruchomości oraz sprzedaży samochodów ASP w Nowych Brązkach. Dochody bieżące, dochody własne, czyli z naszych podatków i różnych opłat takich naszych lokalnych, wpłynęły środki w wysokości 8 783 066 zł, na zadania zlecone 2 250 000, dotacje na zadania własne 575 000 zł, dotacje dla biblioteki 5 000 zł, subwencje ogółem, czyli oświatowa i wyróżniawcza 6 508 835 inne środki na finansowanie zadań bieżących, prośbowa kwota 25 729. Jeszcze może o wydatkach. Wydatkach mogę powiedzieć, jakie były zrealizowane na przykład inwestycje. Jest to rozbudowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Ogólne wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 1 16 565 48 groszy. I tak rozbudowa przydomowych oczyszczalni 129 111 50 groszy. Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do modernizacji uzdatniania wody są wydatki niewygasające 74 570. Już zakończyliśmy w obecnej sytuacji w całości z wydatków niewygasających te zobowiązania. A poprawa bezpieczeństwa ruchu, sporządzono projekty mapy na ulicach Rożowo, Droga Szczytna, Poczelni, Złotopolska, Nowa Oszyna, Wolne Stare Oszyny, pracy zapłacone 70 760 zł. Inwestycje przebudowy drogi z Brunowo kosztowało 139 394. Uzupełniliśmy udział w Banku Spółdzielczym Załogi do 10 tysięcy, tych jeszcze przekazano 9 tysięcy. Zakupiliśmy komputery, antywirusy, zrobiliśmy modernizację obrożenia przy OSP w Kołczeniu, co kosztowało nam 10 tysięcy złotych. Zrealizowaliśmy inwestycje budowy kotłowni gazowej wraz z zbiornikami gazu i oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Studiowie. Kosztowało nas to 264 033 zł. Przebudowano konstrukcję dachu oraz docielono budynek szkoły podstawowej w Kamienicy, co kosztowało 179 776 zł. Sporządzono również dokumentację projektową na rozbudowę bazy sportowej socjalnej na terenie gminy Załuski, na co wydatkowano 49 308 zł. I zaprzeczono radę do wyposażenia w wyrażdżego zimna, na przykład chcę możliwiać jedną doktorowa ze stanu potencjalny do szkoły podstawowej w Kamienicy. Wydawaliśmy także, mieliśmy również środki na dwa projekty partnerskie z Urzędem Marszałkowskim, na które wydatkowano na przyspieszenie wzrostu konkurencyjności 9668 zł, a rozwój elektronicznej administracji 19 769. Są to ostatnie transze, jakie przekazujemy. Przekazaliśmy również 1500 zł na Fundusz Wsparcia Policji oraz Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 15 000 zł. Zachowane zostały wymogi określone w artykule 242 odnośnie wskaźnika zadłużenia. Wykonane wydatki bieżące nie są wyższe niż wykonane dochody bieżące, to też musimy tego pilnować. Mogą być tylko większe o nadwyżkę i zdolność. W sprawozdaniach nie stwierdzono przekroczenia wydatków budżetowych na koniec roku sprawozdawczego. Sprawozdania składane w terminie. Opinia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej jest pozytywna. Zachowana została równowaga budżetowa. Brak jest nieprawidłowości formalnych i prawnych. Nie ma żadnych zastrzeżeń. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani skarbnik. Otwieram dyskusję w sprawozdaniu z wykonania budżetu. Kto z państwa radnych? Proszę bardzo. Proszę bardzo, pan radny Koprowski. Szanowni państwo, jak już wspomnieliśmy, budżet pod względem totalnym, w wykonany sposób
prawny, to potwierdziła Generalna Izba Obrachunkowa, która jest organem właściwym, fachowym do oceny badania uchwały budżetowej i jej wykonania pod względem formalnym. Tutaj może słowem komentarza. Pan budżet na 2015 rok, że jak było prawdziwy, pan burmistrz mówił, że jest to budżet stricte administracyjny. Tu rzeczywiście nie było aż tych inwestycji tak dużo. Można się zastanawiać, czy nie mogą być więcej, czy musimy, czy nie możemy na przykład mniej pieniędzy wydawać na promocję. No, ale to wszystko zależy tutaj od naszej woli, wszystko jest, że tak powiem, w rękach radnych. I myślę, że taką rzeczywistą weryfikacją naszych działań będzie dopiero budżet za rok 2016, gdzie jest więcej pieniędzy na inwestycje. Mamy dużą inwestycję, rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Szytnie, jest Fundusz Sołecki, tych zadań inwestycyjnych jest dużo i to będzie tak naprawdę tutaj nasza taka pierwsza poważna weryfikacja jako przedstawicieli samorządu gminy Załuski. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Ktoś z państwa radnych jeszcze chciałby się odnieść? W takim razie, kto z państwa radnych jest za przyjęciem sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Załuski za 2015 rok? Proszę bardzo. Dziękuję. Kto z państwa się wstrzymał? Kto jest przeciw? Nie widzę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt następny. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy Załuski absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. Pan przewodniczący, tak? Szanowni państwo, to już wynikało, że z tej wcześniejszych etapów sesji potwierdzam, że wniosek komisji rewizyjnej, jak wynika to z ustawy o samorządzie gminnym, wniosek komisji rewizyjnej jest to udzielenie absolutorium tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. Udzielenie absolutorium dla wójta gminy. Dziękuję panu przewodniczący. W takim razie, kto z państwa radnych jest za udzieleniem wójtowi gminy Załuski absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok? Proszę bardzo. Kto z państwa radnych się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Dziękuję. Absolutorium dla pana wójta zostało przyjęte jednogłośnie. Gratulacje dla pana wójta. Proszę mu przekazać. Dziękuję. Dziękuję. Na pewno przekażę i dziękuję państwu radnym za zaufanie. Mam nadzieję, że będziemy... Na pewno będziemy w 2016 tak współpracować, że wszystko, co jest wskazane w budżecie, realizowane będzie. Będzie. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję panu wójtowi. Punkt następny. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Załuski na lata 2016-2026. Pani skarbnik, proszę bardzo. Proponujemy wprowadzenie następujących zmian. Strona dochodowa. Wprowadzenie dotacji przedszkolnej dla klas 0 142 480 zł, dotacja przedszkolna na przedszkola 86 310, dotacja przedszkolna na dzieci niepełnosprawne 4110 zł, wprowadzenie dotacji na składki ubezpieczenie zdrowotne 1344 zł, dotacji na zakup nowości wydatniczych 24 000 zł, majątkowej i pozamajątkowe zmniejszenie. Dotacja unijna na projekt budowa rozbudowa systemu ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi to 91 zł na środki unijne. Dotacja z Urzędu Marszałowskiego na zakup do radości patentycznego dla inspektorzego 17 000 zł dotacji. Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Drogowych na inwestycje wodne przebudowa drogi wersji Olsztynowe. Wprowadzamy 90 000 zł. Po stronie dochodu zwiększenie o 365 335 zł. Wydatki bieżące, zwiększenie środków, dotacji przedszkolnej klasy 0, 142 480, dotacja przedszkolna na przedszkola 86 310, dotacja przedszkolna na dzieci niepełnosprawne 4110 zł, zwiększenie środków na gospodarkę nieruchomościową minimum 10 000 zł, pomoc finansowa dla powiatu wojskiego na wyjazdy młodzieży z klas mundurowych 1200 zł, świadków sprzętu do urzędu gminy, są to drukarki, urządzenie wielofunkcyjne i mieszkalne 8000 zł. Projekt wkład własny 20% na projekt finansujący zakup nowości wydawniczych jednostek oświatowych 6000 zł udziału własnego oraz środków dodatku na zakup nowości 24 000 zł. Są to środki po 4000 dla każdej szkół.
4000 roku brutto, także wtedy dla gminy. Niewykorzystane środki z 2015 roku z projektu roku jest konieczność prowadzenia na niepowolanych, więc prosimy tylko 2 grosze, ale nie to być prowadzone. Środki na fundusz wsparcia policji, jest to obszar policji na trakcie wyzwały ze stawki zwiększenie o 2500 zł. Środki na ochronę oraz usługę medyczną w trakcie wyzwały ze stawki 4200 zł. Usługa medyczna w tym 1000 zł. Środki do ważne ubezpieczenia zdrowotne, prowadzenie wyśmowiowe niższą 320 zł. Środki na zabezpieczenie oraz oczyszczenie zbiornika wodnego w Niepiekła 17000 zł. Środki na aktywizację dokumentów 6000 zł. Z wydatków majątkowych zwiększenie środków na modernizację dwóch bram jadowych służb dziedziny 13000 zł. Wprowadzenie własnych środków oraz dotacji unijnej na budowę rozbudową systemu miejscowego przestrzegania sądowskiego, które będą umieszczone na szkole wkroczenie oraz rozdzielenie kontroli na stresu treni. Następnie będzie tutaj udział gminy 37 tysięcy, żywoty jest o 91. Jeżeli komisje są podzielone, nie zezwać. Środki na modernizację dwóch bram wjazdowych przy Urzędzie Gminy, zwiększenie o 13 tysięcy złotych. Na projekt unijny, gdzie będą zamontowane 3 syreny nowoczesne w projekcie unijnym, jaki o jakie środki stara się powiat chłoński. Wprowadzamy tutaj 114 zł na ten rok, to jest 91 zł unijnych środków, 23 zł jest tylko udziału naszego. W następnym roku udział Unii będzie 37 tysięcy. Środki na zakup sprzętu do ratownictwa technicznego dla OSP roczego, zwiększenie o 70 tysięcy zł. Oraz wprowadzenie, prosimy o wprowadzenie środków w wysokości 450 tysięcy zł na przebudowę drogi gminnej we wsi Olszyny Nowe. Zwiększenie wydatków to kwota 846 358 grosze. Dziękuję bardzo. Może jakieś pytania? Dziękuję pani skarbnik. Proszę bardzo, ktoś z państwa radnych chciałby się odnieść co? Proszę bardzo, pan radny Koprowski. Szanowni państwo, propos zastanowienia. Chciałbym prosić o przesunięcie tych środków z... Chciałbym prosić o przesunięcie tych środków przebudowa drogi gminnej we wsi Olszyny Nowe, gmina Załuski, tej kwoty 450 tysięcy na ten sam odcinek drogi, ale od miejscowości z Dumowo do miejscowości Olszyny, żeby te pieniążki żeby zostały w tym samym paragrafie z przeznaczeniem na modernizację i uporządkowanie stanu prawnego tej drogi. Uważam, że tamten odcinek drogi jest o wiele ważniejszy dla mieszkańców. Zresztą w naszej gminie mamy wiele ważniejszych dróg niż ta i wczoraj po komisji udałem się, że tak powiem, przejechać w to miejsce i ja nie mogę po prostu głosować za realizacją tej drogi, bo nie mógłbym wtedy spojrzeć w oczy mieszkańcom Słupina, Niepiekieł, wielu innych, którzy bardziej potrzebują tej drogi. Według mnie ta droga jest w bardzo dobrym stanie, jest wyłożona tłuczniem, jest w jak najlepszym stanie, który pozwala na bezpieczne poruszanie się. I uważam, że realizacja tej inwestycji przede wszystkim służyłaby poprawie warunków dla jednego przedsiębiorcy, a nie dla wszystkich mieszkańców. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Pan by chciał przyświadczyć, że na tą drogę jest dofinansowanie 90 tysięcy złotych. Czyli tracimy te dofinansowanie, tak? Tylko 16% całej inwestycji. No nie 16, bo to nie będzie na pewno kwota 450 tysięcy. Ta kwota pewnie przetargu wyjdzie dużo niższa. To jest pierwsza kwestia. A druga, trzeba się zastanowić, czy można te wydatki w sposób dowolny zmieniać. Przez lewo. Można. Bo głosuje się za, wstrzymuje, przeciw, a zadań wolniej nie można zmieniać. Możemy to przedyskutować na komisję, takie poprawki na nic. Po to były komisje. Szanowni państwo, panie Józie, gdyby ta dotacja na to drogę była z Bogu, tak? Wiem, że będzie ciężko. To nie zadumowałbym, ale jak stoimy w sytuacji, kiedy mamy dostać 90 tysięcy tylko dotacji, to stanowi 16% realizacji całej inwestycji,
i mamy 450 tysięcy wyłożyć z własnych pieniążków na drogę, tak jak potwierdzam się, ona nie jest użytkowana przez mieszkańców gminy Załówki. Sobie sobie nawet ustałem koło tej drogi zobaczyć, jakie samochody jeżdżą. I jeżdżą to klienci pensjonatu na warszawskich numerach. A na pewno jest wiele innych dróg w naszej gminie, które służą mieszkańcom. Więc ja proponowałbym, żeby te pieniążki zostały w dziale transport z przeznaczeniem na inny odcinek drogi, bo jest wiele innych ważniejszych odcinków drogi. A poza tym, że ta droga jest w bardzo dobrym stanie, jest utwardzona i mogę powiedzieć, że to jest przykład drogi gruntowej w naszej gminie. Chciałbym, żeby wszystkie drogi gruntowe w naszej gminie wyglądały tak, jak ta droga na tym odcinku. A myślę, że ta droga na tym odcinku posłuży większej ilości mieszkańców. Wystarczy się przejechać, porównać zamieszkiwania. Poza tym też ta droga, tak jak wspomniałem, służy jednemu przedsiębiorcy. Przedsiębiorca też mógł wykonać ruch na partnerstwa publiczną prywatnego i też mógłby partycypować w uzdrowie tej drogi. Teraz moglibyśmy rozmawiać na 16%, szanowni państwo. 16% dotacji przy wyłożeniu 450 tysięcy złotych na środek drogi, która prowadzi na kraniec gminy i wiemy, mam informację, że gmina na drzewo nie będzie tego realizować. Ja dlatego nie zagłosuję za tym, bo takie jest moje po prostu zdanie. I też rozmawiałem z mieszkańcami Olszyn i nie tylko i zdanie jest inne mieszkańców, więc dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu. Pan radny. Tutaj pan wójt nam przypominał, że ta droga jest nam potrzebna, żeby dostać ten jeden punkt, jeżeli złożymy wniosek o finansowanie. Tylko dlatego, żeby nie przyjęli do realizacji. Żeby ten jeden punkt się podeprzeć, żebyśmy dostali finansowanie. I teraz tak, jeżeli miałoby się do nas z finansowaniem schodu, droga szczyt. Tak było tłumaczenie. I Dziękuję panu radnemu. Pan by chciał się odnieść, tak? Panie radna, proszę bardzo, panie radna. Panie Żakowski. Po konsultacji z mieszkańcami, może nie wszystkimi, ale z większą osób, zdecydowanie bardziej potrzebna jest inna droga, się rządząca Olszyn-Zdunowo. Nikt nie wyraża chęci ani radości z tym, że będzie tam zrobiona droga, wydany asfalt i pokonany. Dziękuję panie radny. Panie Wójcie, proszę bardzo. Czy powiem tak, bo ja też mam inne spojrzenie, bo do mnie też przychodzą mieszkańcy i mówią, że gdyby ta droga była lepsza, to na pewno by skorzystali nawet w drodze tam do Kryspa, tak? Tam jest, nie pamiętam, bo jest krócej niż teraz, co jeżdżę. Jeśli chodzi o drugą drogę, to nie ma najmniejszego problemu. Zawsze można przygotować dokumentację i złożyć. Tu jest 90 tysięcy dofinansowania. To jest pierwsza rzecz. Druga, którą wskazywałem wcześniej, po to są komisje, żeby się spierać i ustalać. Mogliśmy to zdjąć na przykład na komisji, bo teraz nie ma możliwości zmian w tym budżecie, tak? Że sobie to zdejmiemy, bo tego się nie da zrealizować. Ale nie ma możliwości prawnych, nie wiem jak pan mecenas, tak? Żeby teraz sobie zmieniać sobie, tu kwotkę wstawić, tu przerzucić, tu. Tak. To nie jest zielone, tak zwane, zielone, że tak powiem, z góry dla zarządu, dla wypadku wójta, jako wykonawcy tego budżetu, żeby sobie zmieniał między pozycjami, bo w tym momencie nie potrzeba by było w ogóle głosować takich uchwał. No jest to w ramach paragrafu zadanie ustalone, no i albo ono jest przyjęte i się głosuje za, albo przeciw, albo się wstrzymuje. Nie można to się zmieniania tego w tym momencie. Jeżeli jest... Nie, no to trzeba po prostu nie przyjąć uchwały, zobowiązać do zmiany tej uchwały w swojej treści. Ale właśnie
prawdę, że to jest po prostu. Ale jeszcze powiem jedną rzecz, jeżeli mogę. Powiem jeszcze rzecz na temat tej drogi, o której pani radna Iwona Żakowska mówiła. Tam trwają jeszcze bodajże chyba sytuacja komunalizacyjna, jeżeli chodzi o tą drugą drogę. I jeżeli teraz byśmy zmienili to zadanie, to zablokowane zostałyby pieniądze w ogóle na drogi, ponieważ można realizować tą inwestycję, gdzie mamy już zatwierdzony projekt, gdzie mamy pozwolenie, gdzie mamy wszelkiego rodzaju dokumenty. I akurat jeżeli chodzi o tą drogę Olszyny, którą żeśmy wstawili, właśnie tak jest, ponieważ wszystkie uzgodnienia dotyczące tej drogi już zostały dokonane. A tu, gdybyśmy uwzględniali tą drogę następną, chociaż ona również w wieloletniej prognozie finansowej znajduje się, ale nie możemy jej ruszyć, jeżeli chodzi o rozpoczęcie inwestycji, ponieważ nie jest przygotowana pod względem dokumentacyjnym. Proszę bardzo, pan radny Jaworski. Panie radny był przedstawiciel gminy, nie było mnie na komisji budżetowej, bo byłem na sprawie sądowej, tak? Nie było z tym problemu. A druga, jeśli rozchodzi o gminę Naruszewo, to jest, są rozmowy prowadzone i umowa partnerska podpisywana. Ale chwileczkę, pan radny Ziemiński, proszę bardzo. Proszę państwa, na naszej komisji ta sprawa w ogóle nie była poruszana, wszystkim pasowało. Druga sprawa, te 90 tysięcy, jak rozumiem, że mi tam każda droga jest dobra, i tak, tylko po prostu zaczyna się to, co było w poprzedniej kadencji. Dostajemy jakąś dotację, rezygnujemy. Dostaliśmy na wodę, zrezygnowaliśmy. Na to tak czym Szanowni Państwo. Jeżeli przecież nie przegłosowaliśmy, to nie dostaliśmy. Mieliśmy to, że tyle drogi dotacji unijnej, ale no dobrze, miało być krócej, to co już nie będę rozszerzał tego. Po prostu chodzi o to, że jeżeli zrezygnujemy z tego, to te 90 tysięcy, jak niektórzy mówią, parę groszy, stracimy. 16%. Jeżeli dla was 90 tysięcy to jest nic, a 6,5 tysiąca na tym szkawkę to jest ogrom wydatku, no to przepraszam. Czy pół miliona to jest panie Ziemiński? Panie radny, chwileczkę. 450 tysięcy to można... Panie radny, szanowni państwo, ja widzę, że się zaczyna dyskusja. Ja ogłaszam przerwę, 15 minut. Państwo ustawcie. Co mam? Bardziej. Wracamy do dyskusji. Proszę. Pan radny Kotrowski, proszę bardzo. Ja może uciszę ten wniosek, w związku z tym o odjęcie tej kwoty 40 tysięcy złotych. Jak najbardziej będę głosował za tym, czy bardzo uważam, że to byłoby nie fair w stosunku do mieszkańców gminy Zalewska. Mam taką uwagę, panie burmistrzu, na przyszłość, żeby ta nasza współpraca była lepsza. Jeśli pan składa jakieś wnioski o dofinansowanie, to żeby najpierw powiedzieć o tym, że taki wniosek jest składany, a nie żebyśmy się dowiadywali po fakcie, jak te środki przyjdą. Bo rozumiem, głosowaliśmy za uporządkowanie stanu prawnego tej drogi. To jest jak najbardziej słuszne. Zresztą tutaj państwo też pokazali szybko, bo udało się szybko ten stan prawny tej drogi, że tak powiem, zrealizować. Więc jeszcze raz ponawiam wniosek, wnioskuję o zdjęcie tej kwoty 450 tysięcy. Dziękuję panu radnemu. Kto z państwa radnych?
Pan radny Zieliński, proszę bardzo. A może trochę zmodyfikuję. Po prostu może wycofajmy cały ten punkt. Przeróbmy na następnej komisjach czy coś, żeby to tak przeszło. No tak, ja nie jestem tam. A teraz tak tu przerzucamy, tam zatrzymujemy. Po prostu rozpatrzymy to na następnej sesji. No komisja. Proszę bardzo, kto z Państwa? Szanowni Państwo. Pan Wójtak? Ja może jeszcze przypomnę, nie ma możliwości zdjęcia jednego punktu. Albo głosuje na całą uchwałą za, przeciw, albo wstrzymuje się Rada. Można. W formie autopoprawki, aby po to były komisje. Spotkaliśmy się wczoraj? Spotkaliśmy się w tym budżecie? Nie. Mówimy o całej uchwale. Jeżeli Rada podejmie decyzję w ten sposób, jak stwierdził Pan Radny Koprowski, ja wystąpię do wojewody o trybie rozstrzygnięcia w ramach nadzoru. Także miejcie tą świadomość, Szanowni Państwo. Panie Wójcie, Pan Prawnik w tej kwestii, proszę bardzo. Proszę Państwa, biorąc pod uwagę specyfikę tej uchwały, jak gdyby jej integralność z tymi punktami, które je tworzą, które ją tworzą, to należałoby naprawdę zastanowić się, jeżeli chcą Państwo wprowadzać jakieś zmiany konstruktywne do tego, do całości dokumentu i do fragmentów. Oczywiście kwestia kwestia poprawki jest do przedyskutowania. Wnioskodawca jak najbardziej autopoprawkę może wnieść. Kwestia taka, czy skuteczne będzie wniesienie i przegłosowanie poprawki przez radnych, Pan Wójt zapowiedział, że będzie poddawał do konsultacji, powiedzmy sobie, kontroli nadzorczej. Proszę Państwa, proszę rozważyć, czy nie byłoby mądrzej, jeśli już macie rzeczywiście jakieś twarde uwagi do tego projektu, które nie były przedmiotem obrad komisji, żeby w ogóle tego nie przyjmować w tej sytuacji, jeśli macie wątpliwości, bo tych problemów komisje nie omawiały. Budżet to jest bardzo wrażliwa materia i jeśli skarbnik przygotowuje prognozę, propozycje i zmiany, no to niestety wszystkie paragrafy się ze sobą funkcjonalnie zazębiają i bez sensu jest w takim razie ten dokument w jakiś sposób wywalać poprzez wycinanie jego fragmentu. Jeżeli macie wątpliwości, jest zgłoszony formalnie projekt uchwały. Był opiniowany, był dyskutowany na komisji. W tej chwili radni podejmują decyzję co do tej uchwały. Jeśli przyjmą go w takim kształcie, w jakim jest, nie będzie co do tego dyskusji. Jeśli go odrzucą, no to też nie będzie dyskusji. Będzie półfrutka otwarta do dyskutowania nad jego kształtem. Natomiast warto nad tymi punktami pochylać się w trakcie komisji, z tego co wiem. Nie było dyskusji na ten temat. Więc to jest pozostaje jak gdyby do decyzji Państwa Radnych w tym momencie dyskutowanie moim zdaniem całego dokumentu. No bo nie ma sensu. Ja bym apelował o to, aby nie tworzyć z jakiegoś zarzewia kolejnego sporu i powiedzmy sobie potem tłumaczyć się z tej decyzji poprawkowy, że się tak wyraża, przed wojewodą, tylko zadecydować, albo przyjmujemy, albo odrzucamy i pracujemy dalej. Decyzja należy do Państwa, bo w tym momencie radni nad tym projektem głosują. Panie Przewodniczący, Pan wycofuje swój wniosek w takim wypadku? Nie, Szanowni Państwo, do tej pory to często praktyką, że zgłaszamy się przez poprawki. Praktyka nie była prawidłowa. Pani skarbnik prosi o przerwę czas. 5 minut wystarczy. 5 minut dla pani skarbnika. Wznawiam 25 sesję. Pani skarbnik, tak? Proszę bardzo. Izby Obrachunkowej, możecie Państwo radni zdjąć ten punkt, nie zamieniać zadań, dlatego że to jest było po prostu niewłaściwe, że Rada nakazuje wykonanie czegoś, czego nie wiemy, czy jest to realne do zrealizowania w danym momencie. Tu co prawda były wydatkowane pieniądze w latach poprzednich na projekt, co kosztowało 25 tysięcy, bodajże 510 zł, więc teraz propozycja jest taka, żeby Państwo radni wypowiedzieli się po prostu na temat tego danego punktu, gdzie jest kontrowersyjny. I prosimy o głosowanie tego punktu.
Dziękuję panie skarbnik. Pan radny, proszę. Pan radny, swój wniosek o zdjęcie po prostu tych środków z tego punktu. No to pan skarbnik. Ktoś z państwa radny chciałby jeszcze się odnieść? W takim razie, kto z państwa radnych jest za zdjęciem środków pod nazwą przebudowa drogi gminy we wsi Olsztynie Nowe, gmina Załuski, numer 301218. Proszę bardzo. Dziękuję. Kto z państwa się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć wstrzymujących. Kto jest przeciw? Nie widzę. Osiem za, przy sześciu wstrzymujących. Dziękuję. W takim razie... Momencie, państwo radni, wracimy do finansowania do 90 tysięcy. Proszę państwa, w takim razie kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Załuski na lata 2016-2026 po poprawce. Bardzo proszę. Chwileczkę. Przepraszam państwa radni. Jeszcze od strony dochodowej. Dochody w wysokości 90 tysięcy też proszę o przegłosowanie. I to samo będzie też i w zmianach w budżecie, że w danym punkcie, prawda? Tak. Jeszcze tak, jest powiązana jeszcze dotacja, dlatego że ja nie mogę jej zostawić teraz w wieloletniej prognozie w zwiększeniu dochodów majątkowych, więc proszę o przegłosowanie zdjęcia tych 90 tysięcy z wieloletniej prognozy ze strony dochodów majątkowych. Proszę bardzo, w takim razie. Kto z państwa radnych jest za zdjęciem tak, tej dotacji na przebudowę gminy we wsi Olsztynie Nowej, gmina Załuski nr 301218 w kwocie 10 tysięcy? Proszę bardzo. Kto z państwa radnych jest? Kto z państwa się wstrzyma? 2, 3, 4, 5, 6. Kto jest przeciw? Nie widzę. 8 głosów za, przy 6 wstrzymujących. W takim razie głosujemy. Uchwały w całości po zmianach. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Załuski na lata 2016-2026? Proszę bardzo. Kto z państwa się wstrzymał? Raz, dwa, trzy wstrzymujące. Kto jest przeciw? Nie widzę. 11 za, 3 wstrzymujących. Punkt następny, podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. Pani skarbnik, proszę. Proponujemy następujące zmiany. Przeniesienie środków z rozdziału 750-75 promocja gminy z paragrafu 2007, to są dotacje celowe w ramach programu finansowane z udziałem środków unijnych, zmniejszenie 16 538 i przeniesienie na paragraf środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 2707 paragraf, zwiększenie o 16 538, to jest tylko przeniesienie do innej klasyfikacji, w związku z faktem, że nie jest to dotacja unijna, tylko środki bezpośrednio wpływają do nas do budżetu poza budżetem państwa. W dziale 754 ochotnicze straże pożarne wprowadzamy, zwiększamy środki o 17 tysięcy z pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu ratownictwa medycznego dla OSP Kroczewo, zwiększenie 17 tysięcy. W paragrafie 627 zwiększamy środki na o 91 zł na projekt unijny budowa, rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi. W dziale 801 oświata i wychowanie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, wprowadzamy środki na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów w wysokości 16 tysięcy zł na zakup nowości wydawniczych. W 801.03 w paragrafie 2030 dotacje celowe wprowadzamy kwotę na dotację przedszkolną w kwocie 142 480. W rozdziale 801.01 także wprowadzamy dotacje w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 86 310. 8 tysięcy zł wprowadzamy na zakup nowości wydawniczych, także na dotację przedszkolną. W 801.49 4110 dotacja przedszkolna na dzieci niepełnosprawne.
pomocy społecznej wprowadzamy kwotę 1344 zł z tytułu dotacji na składki zdrowotne za podopiecznych. Jest to dotacja na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów. Po stronie wydatków przenosimy środki w kwocie 2000 zł z zakupu materiałów na zakup usług. Jest to fundusz sołecki na Bołówca. Jest to zakup usługi polegającej na montażu środków zwalniających oraz znaków drogowych oraz zwiększamy środki o 17 tysięcy złotych w związku z koniecznością zabezpieczenia okolic drogi przed niszczeniem poprzez oczyszczenie zbiornika wodnego w Niepiekłach. W paragrafie 60-50 tutaj jest poprawka nie wprowadzanych 450 tysięcy. I w dziale gospodarka mieszkaniowa, w dziale gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafie 420 wprowadzamy 500 zł na fundusz pracy pracownika zatrudnionego jako pana w budynku zasobu mieszkaniowego gminy. W paragrafie 400 zwiększamy środki na dodatkowy zakup usług, na przykład energia elektryczna i wzmocnienie czystości w budynkach komunalnych. To jest 9500 zwiększenia. Więc znajduje się również kwota 2000 zł na podział nieruchomości w Dilach. W dziale 750 administracja publiczna, urzędy gmin, w paragrafie 4210 zakup materiałów wprowadza się kwotę 3100 na zakup drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz niszczarki do urzędu gminy. W paragrafie 4300 zakup usług pozostałych wprowadza się kwotę 6000 zł na usługę, jaka wykonywana będzie przez archiwistę. 13 tysięcy złotych planujemy w paragrafie 60-50 wydatki inwestycyjne, jest to modernizacja dwóch bram wjazdowych do urzędu gminy. W rozdziale promocja gminy 750-75 dokonujemy zwiększenia o 2 grosze środków niewykorzystanych na projekt roku z poprzedniego roku. W paragrafie 419 nagrody konkursowe zmniejsza się o kwotę 14 zł wydatki z Funduszu Sołeckiego z Dunowa na nagrody w konkursach w trakcie imprezy promocyjnej. Przenosi się to do paragrafu 4300 zakup usług. W paragrafie 421.0 zakup materiałów dokonuje się zmniejszenia w kwocie 2200, także przenosi się do paragrafu 4300 celem zabezpieczenia na wymuchaną zjeżdżalnię dla dzieci, jaka będzie wykorzystana w trakcie imprezy promocyjnej. W dziale 754 Komendy Wojewódzkie Policji w paragrafie 2300 wpłaty jednostek na Państwowy Fundusz Celowy planuje się środki na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 2500 zł celem zabezpieczenia ochrony policyjnej w trakcie festiwalu Błyskawki. W Ochotniczych Strażach Pożarnych w paragrafie 60-60 planuje się środki zwiększa o 70 tysięcy złotych na zakup sprzętu ratownictwa gaśniczego do samochodu, jaki będzie dla OSP Kroczewo. W dziale 754-21 zarządzanie kryzysowe wprowadza się kwotę 91 zł na syreny, na 3 syreny, jakie będą zamontowane na 3 budynkach gminnych oraz wprowadza się 23 zł na wydatki na udział własny i jest to z budżetu gminy, to jest 23 zł na unijne 91 zł. W dziale 801 oświata i wychowanie. W szkołach podstawowych wprowadza się dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotę 2550 się zwiększa. W zakupie środków dydaktycznych i książek planuje się kwotę 4000 na udział własny w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa oraz 16 tysięcy złotych z dotacji, jakie gmina otrzymała na te nowości wydawnicze. W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w wynagrodzeniach osobowych pracowników wprowadza się środki z dotacji w kwocie 121 930 zł. Wprowadza się również dotację przedszkolną w przedszkolach w wysokości 86 310 celem przekazania dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. W dziale 801 gimnazja 801-10 w zakupie materiałów wprowadza się także środki udziału własnym 2000 zł na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa oraz 8 tysięcy z dotacji. W dołożeniu uczniów przenosi się kwotę zmniejszając w dodatkowych wynagrodzeniach rocznych o 309.09 oraz w zakupie usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 495 zł i przenosi do szkolenia pracowników w związku z niezbędnym zabezpieczeniem środków na kurs doszkalający okresowy kierowcy przewodnim wózka.
Licea ogólnokształcące w paragrafie 2710 dotacja celowa na pomoc finansową ujmowana między jednostkami wprowadza się kwotę 1200 zł dla powiatu chojnickiego na dofinansowanie wyjazdów klas mundurowych na obóz szkoleniowy do Giżycka. W rozdziale 801-49 jest to realizacja zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki. Jest to dokształcanie dzieci niepełnosprawnych i dotacji wprowadza się kwotę 4110. W pomocy społecznej 852-13 rozdziale składki na ubezpieczenie zdrowotne wprowadza się kwotę 1344 zł na składki zdrowotne na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg przenosi się środki, zmniejszając o 21 tysięcy złotych typ do stolic, zmniejszenie w kwocie 6 tysięcy, złotofonice zmniejszenie w kwocie 15 tysięcy w funduszach sołeckich celem przeniesienia środków na przedsięwzięcie dotyczące usługi podniesienia standardu oświetlenia realizowanego w paragrafie 4300, czyli statut usług pozostałych. Zdejmuje się również środki i przenosi do tego paragrafu statut usług pozostałych kwotę 28 813,46 groszy w stołecznie przy Dolowice, zmniejszając o kwotę 9 233,46, Stare Grońska o 11,080 wojny, zmniejszenie w kwocie 8 000 więcej przenosi się do paragrafu 4300 statut usług pozostałych paragrafu Dziękuję bardzo. Dziękuję pani skarbnik. Proszę bardzo, ktoś z państwa chciałby się odnieść co do proponowanych zmian w budżecie? Nie widzę. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok? Proszę bardzo. Dziękuję. Kto z państwa się wstrzymał? Jeden głos wstrzymujący. Kto jest przeciw? Nie widzę. 13 głosów za przyjęciem wstrzymującym. Dziękuję. Punkt następny, odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. To pan wójt odnosił się do tego punktu. W takim razie punkt następny, sprawy różne, proszę bardzo. Proszę bardzo, pan Raczyński. Ja mam pierwsze to, ponieważ dzisiaj usłyszeliśmy o tym, że starosta chce wyzbyć się tego, tych lokali, które są po dawnej aptece w tym bloku. Więc myślę, że jest to szansa, żeby zasoby mieszkania socjalne zabezpieczyć. I warto by było się pokusić może o to, żeby na jakichś innych warunkach nieprzetargowych można by było te lokale od starostwa nabyć. Na długoterminowe składy na przykład. Bo wiemy o tym, jakie perypetie w ostatnim okresie były z tymi mieszkaniami socjalnymi. Trzeba czekać na zgony ludzi, żeby komuś mieszkanie dać. I warto by było za takie pieniądze skromne, rozłożone w czasie, ten lokal nabyć. Żeby nie było takiej sytuacji znowu jak z ośrodkiem zdrowia. Bo to jest jako moje drugie pytanie. Co dalej z tym ośrodkiem zdrowia? Czy w ogóle gmina podejmuje rozmowy z właścicielem, żeby on coś z tym zrobił, jakie ma wizję, bo była uchwała zmieniająca plan przestrzennego zagospodarowania i właściwie od tego momentu, prawdopodobnie z tego co pamiętam, to ona została wycofana i nic się nie dzieje. I ten pomnik tutaj gnije to wszystko w centrum załogi. No albo coś robimy w tym kierunku, albo napiszmy na tym, że to jest skansen załóg i będziemy świecić tutaj przykładem w tej naszej stolicy gminnej. Także wracając do tych lokali, to bardzo proszę o to i radnych szczególnie, żebyśmy zawalczyli o to, żeby te lokale przejąć jako gmina. Kolejna sprawa. Przeanalizowałem tą notatkę, która została opublikowana na temat żwirowania dróg. Jestem na te drogi chory tutaj w tej gminie. I licząc tylko to, co zostało tam wyszczególnione, to żeśmy przykryli 3 hektary ziemi 10 centymetrami żwiru. To czy my po prostu dofinansowujemy żwirownie, czy naprawiamy te drogi, bo naprawa drogi, regularnie drogi się wyniszczają, wybijają doły w tych samych miejscach, gdzie potrzeba dosłownie nieraz taczki zawieźć żwiru. A my wozimy takie masy kruszywa za tak ciężkie pieniądze. Wrócę tu od razu do tej drogi, która była przedmiotem dyskusji radnych odnośnie Olszyn. No to jest wzorcowo wykonana droga, jak powinny drogi w gminie wyglądać. To się zgadzam z panem Koprowskim, bo niewątpliwie sposób wykonania tej drogi do tego perłowego dworu, no to jest perfekcja, jeśli chodzi o drogi gruntowe.
Tak powinny drogi w gminie wyglądać. Te, które czekają docelowo na dofinansowanie do asfaltowania. I jest tych potrzeb multum więcej niż ta droga akurat na Olszyny, którą na szczęście została tutaj tą poprawką usunięta ta pozycja z wydatków budżetu gminy, bo 500 000 zł wywalić na drogę do prywatnego właściciela, to niestety, ale nie stać nas na to. Uważam, że potrzeb jest tu o wiele więcej. Ale wracając do tego żwirowania, bardzo proszę Panie Wójcie o to, żeby naprawdę profesjonalistów zatrudnić nawet na umowę o dzieło czy umowę zlecenie, żeby przejechali po tych drogach, zobaczyli te doły, które są, które rok w rok się wybijają w tych samych miejscach, bo jest jakiś powód tego i faktycznie ustalali, jaką techniką te drogi należy naprawiać. Bo myślę, że jedną wywrotką to można było parę kilometrów często usunąć szkód w drogach, a nie włożenie takich mas, żeby dofinansowywać tutaj potencjalnego naszego jakiegoś biznesmena, który posiada żwirownię. No jest to chore. I zwracałem na to uwagę już poprzednio, nawet w piśmie osobistym. Także bardzo proszę o poważne potraktowanie tego, bo jeżeli to się zliczy przez te lata wszystkie, które do tej pory ten żwir był włożony, to litości, to byśmy przykryli tą gminę tym żwirem, no całą. Więc to trzeba naprawdę postawić na nogi, nie na głowie, bo to jest nieprawdopodobne, żeby tak pieniądze nasze w tym żwirze topić. Kolejna sprawa to jest chciałbym, żeby na następną sesję, w programie sesji pojawiła się korekta, czyli nowy projekt uchwały dotyczący świetlic w remizach, ponieważ zarząd straży złożył stosowne pismo i wiem, że na te obrady się to nie pojawiło ze względu na brak projektu uchwały, więc ten projekt uchwały zostanie dostarczony i bym prosił o uwzględnienie tego na następnej sesji. I kolejną sprawę, jaką mam, to chciałbym, żeby wraz tu do może biura rady, żeby informacje o sesji zawierały również informacje o terminach spotkań komisji. Oczywiście, że są. Ale nie są oddzielnie. Ja tutaj skorzystałem z pomocy właśnie. Ja nie jestem od tego i żaden mieszkaniec nie jest od tego, żeby to wyszukiwać gdzieś tam w BIP-ie. To ma po prostu być oficjalnie podane. Jest termin sesji, jest i termin komisji podany. Prosiłbym szefów komisji, żeby się przed czasem do tego ustosunkować, żeby to publicznie było. Jeśli mogę się odnieść do tego. Termin sesji uchwalony jest troszeczkę wcześniej. Terminy komisji przewodniczący ustalają już po otwarciu, także... Wystarczy informacja... Przyjmujemy tą uwagę. Myślę, że to jest do zobaczenia. To jest jako techniczna sprawa. Nie rozumiem. Kolejną sprawę mam taką, kiedyś tam, tak żeśmy na korytarzu rozmawiali, Panie Wójcie, o tym, że dobrze by było wejść w kontakt z właścicielem tego stawu w Załuskach, dogadać się, żeby dosłownie za grosze, może to OSP Załuski zrobić, żeby tu ogrodzenie zrobić tego stawu prywatnego, bo no jest już takie niechlujstwo, jakie w tej chwili tu jest z tymi przesiadującymi pijaczynami, to już iż nie będę używał już tych słów takich, co tam jest wyprawiane. Także prosiłbym o interwencję, pokażmy, że cholera dbamy o to centrum tej naszej gminy. I kolejna sprawa jest związana z monitoringiem w Załuskach. Wprawdzie było potwierdzenie, że ten monitoring będzie dotyczył tego obiektu dla dzieci budowanego przy boisku, ale od pewnego czasu, ponieważ no, tak się dzieje, że często wracam późno w tej chwili do domu i przejeżdżam przez Załuski i tu zaczyna być duży udział w ruchu samochodów i ludzi, którzy są zupełnie mi nieznani. Ja znam już raczej to środowisko bardzo blisko. I dobrze by było, żeby ten monitoring tutaj w centrum Załusk jednak założyć taki, który by pozwolił na to, żeby identyfikować pewne rzeczy. Dokąd się, nie daj Bóg, coś nie wydarzy. Bo ostatnio widziałem tutaj dwie BMW-ki takie z karkami. Więc nie wiem, czy tu coś się nie szykuje. Także uprzedzam fakty i dobrze by było mieć to na uwadze, żeby jednak te obiekty nasze tutaj, i myślę, że w każdym takim centrum
naszych miejscowości te monitoringi powstały. Sami widzimy w mediach, jak te monitoringi dają rezultaty, jeśli chodzi o obniżenie przestępczości i zabezpieczenie. Tą profilaktykę to uważam, że w tej chwili trzeba wprowadzić. Dziękuję. Dziękuję bardzo wszystkim. Proszę bardzo, kto z Państwa? Pan Radny Dymowski, proszę bardzo. Ja bym chciał wrócić do, na chwilkę, do poprzedniej sesji, na której była omawiana sprawa odwołania czy zawieszenia pani dyrektor Zeszyna. Byłem dość długo omawiany, pan wicewójt dość długo na ten temat mówił, dlaczego ta decyzja była zasadna, z tym, że zabrakło mi tam jednego zdania, albo przeoczyłem, w takim razie proszę mnie poprawić, że dnia 17, przypominam, sesja była 24 maja. Zabrakło mi jednego zdania. Dnia 17 maja przywróciłem panią dyrektor do obowiązku. Czy naprawdę my jako radni musimy się o takich rzeczach dowiadywać z prasy? Dziękuję panu radnemu. Proszę bardzo, ktoś z Państwa chciałby jeszcze? Pan radny, proszę bardzo. Też po części będę chciał się odnieść do tego, co pan Naczyński mówi, mieszkaniec mojego sołectwa. Otóż wystosowałem jakieś około dwa tygodnie temu pismo do starostwa powiatowego z wnioskiem, żeby starostwo zajęło jednoznaczne stanowisko, jakie ma przeznaczenie tych lokali. Czy rozważa możliwość zbycia tego dla gminy na preferencyjnych warunkach z przeznaczeniem na rozbudowę mieszkaniowego zasobu gminy? No i tu mam taką wielką nadzieję, że starostwo podejmie tutaj decyzję z uwagi na interes społeczny, to decyzję korzystną przede wszystkim dla mieszkańców. Polityka starostwa do tej pory była taka, że często gminy partycypowały w różnych inwestycjach i teraz starostwo ma okazję spłacić ten dług wdzięczności wobec gminy, więc tutaj liczę na pewno na przychylność pana starosty. Co do ośrodka zdrowia, tutaj rok temu prowadziłem rozmowy z tym inwestorem, spotkałem się bodajże dwa razy z nim. Głównie to próbowałem go upomnieć, żeby uporządkował ten teren. Tam wypadały różne koncepcje, między innymi budowy pensjonatu kardiologicznego, ale w chwili obecnej, gdy było te rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody uchylające ten plan, tak naprawdę nie wiem, jaka jest ta sytuacja. Dodatkowo skierowałem jeszcze pismo i wzywające do zabezpieczenia budynku dla właściciela budynku, a tu wysłałem pismo do inspektora nadzoru budowlanego. Tam odbyła się czynności kontrolne, w wyniku których, jak pan widział zresztą, stan tego budynku się troszeczkę poprawił. Zostały okna zabite, te zagrożenia związane z tym, że tam chodziły dzieci, zostały zniwelowane. I to tyle. Właściwie jeszcze może tutaj do tej uchwały o tych remizach, to jeszcze może bym tu proponował, żeby może zrobić jakieś spotkanie, czy to na zarządzie gminnym, z udziałem przedstawiciela urzędu, rady gminy, żeby tu jednak znaleźć kompromis w tej głównej sprawie, żeby te napięcia na linii zarząd gminy, OSP, urząd gminy, żeby w przyzwoity sposób rozwiązać to i znaleźć takie rozwiązania, które będą dla obu stron akceptowane. I na to gorąco liczę po prostu. Dziękuję. Dziękuję panu. Proszę bardzo, pan Robert Ziołkowski. Nie znam tej drogi, którą państwo dedykowali, nie będę się odnosił do drogi, bo ja nią w życiu nie jechałem. Nie znam Olszyn. Natomiast pytania pana Raczyńskiego, odpowiedź pana Koprowskiego i się dziwię pani Kamilu, bo są już w ogóle pokazujące, jak bardzo panowie zapominają, że jest prawda. Teraz mówi Sławek, żeby była jasność. Dokładnie na poprzedniej sesji mówiłem ci, że starostwo przygotowuje kwestię sprzedaży tej nieruchomości, tak? To jest kazus Kroczewa. Kwestie negocjacyjne dotyczące możliwości zbycia, niech się starostwo zrewanżuje, zostały już zamknięte. W tej chwili został ogłoszony przetarg i starostwo będzie prowadziło przetarg. Dlaczego panowie, pan jest radny Zarus, jest Paweł, tu działaś, miałeś wiedzę, dlaczego nie zgłosiliście się do starostwa na etapie zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami wtedy, kiedy starostwo powiatowe poinformowało, że będzie zbywać tą nieruchomość?
I teraz, jak się tej nieruchomości nie uda kupić, daj Boże, żeby się udało, bo pewnie, że wszystko jest potrzebne. Ale panowie się budzicie, no, panowie wybaczcie, ale już grubo po obiedzie jest. W tej chwili można już tylko przystąpić do przetargu. No i chyba, że się przetarg nie uda w pierwszej, a z tego co wiem, że się chyba raczej uda, bo chrapkę na to ma co najmniej kilka osób. Nie będzie się starostwo w tej chwili rewanżować, bo starostwo nie może łamać prawa. Była okazja i można było to załatwić w drodze bezprzetargowej. Panowie tego nie zrobiliście. Mówicie o mieszkaniach komunalnych, odkąd przychodzę na sesję tej kadencji. Dla pana jest to temat bardzo wrażliwy, bardzo pan zabiegał. Jak się pojawia okazja, to pan z tej okazji nie korzysta. Nie wiem czemu. Odpowiedź, że korzystam. I druga rzecz dotycząca tej uchwały, bo też słyszałem, pan Jaworski mówi mentalność Galego. No nie jest mentalność Galego. Ja się cieszę, że uchwalono statut. Bo będzie, myślę, że wojewoda mazowiecki rozstrzygnie w gminie Załuski spór toczony od 5 lat w tej gminie. Kto rządzi w gminie? On się wypowie na temat tego statutu. I powie, czy Rada wykroczyła poza uprawnienia i próbuje sobie przydzielić uprawnienia, których nie posiada. Bo jest jakiś taki dziwny spór, kto rządzi, Rada czy Wójt. Ja uważam, że ani Wójta, ani Rada. Rządzi i Rada, i Wójt razem w porozumieniu. Natomiast w statucie jest kilka takich zapisów, które rażące to ideę naruszają. Zobaczymy, co zrobi z tym wojewoda. I tyle. Natomiast jeśli chodzi o tą nieruchomość, to szkoda. Szkoda, Sławku, że nie skorzystaliście z tej okazji. I teraz radny nie jest pani radny, bo to jest istotne. Radny nie jest upoważniony do negocjowania cen z powiatem. Należało podobnie jak ja, w trybie natychmiastowym, przyjechać do wójta, złożyć wniosek, poprosić wójta, znaleźć poparcie. Państwo radni, za to wam serdecznie dziękuję, poparliście to czego. Ja ze swojej strony robię co mogę, żeby też, tak jak mówiliśmy, uzyskać możliwie dobre warunki na bycie. Niewiele mogę, ale jeśli każdy będzie działał, to się może uda. Natomiast panowie po prostu przespali to. Czekacie nie wiem na co. Teraz już jest przetarg, co odjedzie. I nie można stawiać teraz zarzutu komukolwiek, że gmina dalej wprowadza pan poprawki. Przecież pan wójt mówił o tym już na samym początku, że to pismo wpłynęło. Zostało dzisiaj na tej sesji, na przeszkodzie, jeśli to jest taka ważna sprawa, przerwać na 10 minut, przygotować uchwałę upoważniającą przede wszystkim wójta do wpłacenia badium, bo w tej chwili nie ma takiego upoważnienia, wójt tego nie może zrobić. Badium zawsze można zwrócić i dać sobie szansę, że to kupimy. Nic. Tym nic nie zrobił pan. A wprowadzał pan dwa wnioski formalne. Co szkodzi o prowadzenie wszędzie? Przecież tu nie ma sporu. Trzeba uznać kompetencje własne. To wójt może negocjować, wójt może płacić, wójt może dokonywać autopoprawki. A radny może pojechać, pewnie, że do starostwa, starać się negocjować, ale tylko w obrębie swoich uprawnień. A dzisiaj stajemy w takiej sytuacji, że jest przetarg. Za ile to będzie tego nie wie, a starostwo już nie może w tej chwili tego odpowiedzieć. Dziękuję panu radnemu. Proszę bardzo, panie Ryszyński. Jeszcze tylko wniosek króciutko, bo albo my jesteśmy gminą, gdzie ktoś reprezentuje tych mieszkańców, albo nie. Jeżeli ze wszystkim Kowalski, w tym przypadku Raczyński, ma lecieć i przypominać gminie, że ma taki obiekt, że tym się powinna zająć, no litości. Ja to mogę być od tego, że mi przeszkadza sąsiad, albo przeszkadza mi coś na ulicy, przeważnie sam to usuwam, ale takimi rzeczami mam się zajmować, a te strategiczne rzeczy, to niestety, ale to są moi wykonawcy. Wójt, rada to są moi pracownicy. Ja jestem tutaj ważny. Jako mieszkańc, ale sekundę. W związku z tym ja na bazie tego, co powiedziałeś, Robert, to ja proszę o to, żeby wrażliwość urzędu i wrażliwość radnych reprezentujących mieszkańców była tak wysoka, żeby wszystkie rzeczy, które się dzieją tutaj na szczeblu decyzyjnym waszym, żeby były załatwiane zanim Kowalski się pojawił. Bo to nie może być tak, żebyśmy my jako mieszkańcy ciągle trzymali i kontrolowali, czy jest coś robione dla nas, czy nie. Są rzeczy, które wymagają pieniędzy i od tego są urzędnicy reprezentowani przez wójta gminy i tak samo jest rada reprezentowana przez przewodniczącego, żeby wyprzedzająco tylko informacje mieszkańcom przekazywać, że takimi sprawami się zajmujemy.
A natomiast oczywiście mieszkańcy, jeżeli widzą jakiś bajzel po drodze, który no, wymaga jakiegoś tutaj skonkretyzowania i przekazania takiej sugestii, no to od tego jesteśmy. Ale prosiłbym, żeby w naszym imieniu naprawdę zwracać uwagę na wszystko. Tylko jedno do Sławka. Ja tylko przypomnę, bo Sławka oczekiwanie moje, czy mieszkańcy, to jest najbardziej słuszne. Natomiast przypomnę, na początku tej kadencji był wniosek, zdaje się, radnych klubu gmina Załuski, który wprowadzał taką możliwość, żeby przy każdej uchwale rady gminy również mogli zabierać swobodnie głos sołtysi. Co to dało, proszę Państwa? Otóż radny ma swoje obowiązki, pracę zawodową, dzisiaj ustawki, innym razem coś innego, to mogą pewne rzeczy umierać. Natomiast sołtysi są najbliżej społeczności lokalnej. I gdyby w trakcie debatowania nad uchwałą, bo ludzie nie mają czasu przychodzić na komisję, otwierać im drogę do zabrania głosu, do zwrócenia radnym na coś uwagi. Skąd u Państwa jest taki lęk przed tym, żeby mieszkaniec, nawet ten najgorszy, czy ten lepszy i sołtys wstał i powiedział, słuchajcie, przy tej uchwale to mi się wydaje, że u mnie w sołectwie to ludzie powiedzą to i to. Czy to jest grzech? To by bardzo ułatwiło sprawę. Ta uchwała była wniesiona i Państwo ją odrzuciliście. Nie wiem, czegoście się bali. A gdyby na tych sesjach właśnie przy uchwale, bo kiedy się mieszkaniec może odezwać, jak nie przyjdzie na komisję? Jak jest już po wszystkim? Jak już Państwo wszystko przegłosujecie? A czasami naprawdę, abstrahując nasze różnice, jakie mamy, możemy naprawdę przecież bez złośliwości zwracać Państwu uwagę na rzeczy, które wydatkami procedowania jakiejś uchwały nie widzicie. Albo nie wzięliście pod uwagę. Przecież nie ma tutaj żadnych mieszkańców, nie przychodzi i nie chce się awanturować zagadnieniem. Po co miałby to robić? Ale czasami nawet jeśli wstanie i powie swoją, nie wiem, opinię, nawet jeśli ona jest wadliwa, zła, to też otwiera czasami drogę do dyskusji. Nawet zarządzenie dzisiaj były dwie przerwy zarządzane. Otwiera to drogę do rozmowy? Otwiera. Gdybyście Państwo słuchali bardziej sołtysów, może dzisiaj nie rozmawialiśmy by o Załuskach w trybie w zasadzie dokonanym. Tak jakbyśmy nie rozmawiali o paru innych rzeczach w trybie dokonanym. No wszyscy mówimy współpraca, współpraca, współpraca. To jest tylko idea wykonania tutaj Państwa. Tylko idea. Dziękuję Panu. Proszę bardzo, Pan Radny Poproski. Tak, że nie były prowadzone żadne czynności. Jest liczna korespondencja prowadzona między Urzędem Gminy a Starostwem Powiatowym. Miałem okazję się zapoznać. To było już półtora roku. Starostwie Powiatowym. Urzędu Gminy ze Starostwem Powiatowym. Ze Starostwem. Ale w Starostwie? Nie, u nas jest. No i po każdym urzędzie posiada taką dokumentację. Stanowisko starostwa było jednoznaczne, że może to udostępnić po cenach rynkowych. Druga kwestia jest taka, że mamy jeszcze radnych powiatowych. Oni też mogliby tu odegrać jakąś rolę, więc naprawdę nie jest tak, że ja w tym kierunku nie wykonywałem żadnych ruchów. Dwa razy się spotkałem z panem starostą. Odbyłem jakieś nieoficjalne rozmowy z radnymi powiatowymi też i oni cały czas byłem utwierdzany w przekonaniu, że polityka lokalowa starostwa jest, żeby to zbywać po celach rynkowych. Dziękuję. Pan Wójta, proszę bardzo. Może ja się też odniosę i się rozchodzi, panie Sławku, o ten budynek, w którym teraz część budynku tego bloku, w którym starostwo dało do przetargu. To gmina już przez kilka lat, tak jak to przychodnią, wysyłała pisma, że chcemy to nabyć, to w formie nieodpłatnej. A starostwo cały czas nam mówiło, że tylko ich interesuje komercyjna cena rynkowa. Jeszcze w grudniu się dowiedziałem, że jest uruchamiana procedura przetargowa. Byłem, spotkałem się z panem starostą Stolbą, który mi też powiedział, czekajcie na przetarg, jak wam chcecie, jak chcecie, będzie wykonana cena, rzeczoznawca to wycenia, możecie do tego przetargu przystąpić. Jeśli rozchodzi o przychodnie, no tak jak mówiłem, jak wcześniej też, gmina też to chciała zakupić, wyszło tak jak przy tym budynku teraz, który ma być 7 lipca, także jest czas na dyskusję i na rozmowę. 7 lipca ma być przetarg, a do 30 czerwca mamy wpłacić wady. Także jeszcze czas jest, żeby sesję zwołać, ustalić i zastanowić się i pochylić nad tym. Jeśli chodzi o przychodnie, to tylko pragnę przypomnieć, że inwestor zamierzał
tej przychodni inwestycje wykonać. No wystąpił o zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, a rada tego nie uzgodniła, u tym inwestor pozostawił na nim tylko kapitał. Więc sobie. A wojewoda, przepraszam. Wojewoda zakwestionował, tak? W związku z tym teraz stoi. Jeśli chodzi o dożwirowanie, to rozumiem tutaj te problemy, sam mam te problemy. Z firmami i z pracownikami, którzy tym się zajmują, i podjąłem decyzję zatrudnienia na umowę zlecenia fachowca od dróg, który dopilnuje przy każdym odbiorze, sprawdzi, tak? Sprawdzi to i uwzględni. Pamiętam, jedna firma, tylko bo to, co pan mówił w tych Nowych Olszynach, tak dobrze zrobiona, to jedna taka solidna firma się trafiła, która tak to dobrze zrobiła i zrealizowała. Jeśli chodzi o świetlicę, panie Sławku, to czekamy, aż to w dzienniku urzędowym zostanie opublikowana ta uchwała. No, będziemy wtedy, pochylimy się i będziemy się zastanawiać nad jej zmianą, tak? To projekt chyba z tego, co wiem, to pan złożył to do biura. Projekt poprawy. Znaczy, to tak, tak, propozycje wniosków. Tak. W Staw Załuskach to możemy porozmawiać z tą osobą. Znajdź sobie, jak mamy jakieś dane? Mamy. No jest pani, które zagranicą. No to tu się właśnie problem pojawia, bo gmina jako gmina nie może pieniądze wydawać na grunty, które nie należy jej własności, trzeba jakoś tam społecznie, tak? Się nad tym pochylić. Jeśli chodzi o monitoring w Załuskach, to jeżeli Rada uzna, że możemy zwiększyć te środki, jeśli chodzi o monitoring, oprócz tego boiska również zainstalować tutaj, tak? Chociaż niedługo będzie i w Kroczewie, trzeba będzie i w każdej miejscowości, no czemu Załuski, a nie inne, także też Rada będzie musiała to wziąć pod uwagę, bo to są koszty. Jeśli chodzi o uwagę, jaką pan radny Jaworski, ja już nie pamiętam dokładnie, ale powiedziałem, że z dniem 1 czerwca że będzie pani przywrócona, pani dyrektor, a zarządzenie było z 17 maja. No, ale tak to przekazało. Ale na sesji, ja rozmawiałem z nim, proszę radny, nie słyszałem. No, nieraz słuchają. Nie, ja akurat słyszałem, a zresztą są. Czy można to zawsze sprawdzić? Jest nagranie. Jest nagranie teraz w formie audiowizualnej. Zawsze to można sprawdzić. Dziękuję. Dziękuję panowi radny. Ktoś z państwa chciałby się zabrać głos? Panie radny, proszę, proszę bardzo. Myślę, że wyczerpaliśmy dzisiejszy punkt. A jeszcze pan radny Zieliński, proszę bardzo. Prawie całą sesję się nie odzywa, to może na koniec to też proszę. A propos tych radnych powiatowych, jakoś dziwnie widzę lub ich nie widzę. Jakiegoś czasu, no nie widzę. Chyba, że może źle, ale nie widzę. Pani rada powiatowa, z tego co tak obliczyłem, to chyba raz czy dwa razy się pojawiła. No raz, a to przepraszam. No pan radny tu pojawił się częściej, teraz nie wiem dlaczego, coś się stało. To samo już nie będę wspominał. Panie radny, ale zaproszenia mają wysyłane co sesję, także tutaj jest rady tego przyjęcia, jest lista stałych gości zaproszonych. Ja tylko tak co powiem. Ich dobra wola, czy przyjdą, czy nie. Żeby po prostu wyborcy widzieli, jak niektórzy reprezentują, i później wybierali. No już nie wspomnę o tych słynnych naszych przedstawicielach w izbach rolniczych. Też dostają zaproszenie. Dzieje się bardzo dużo. Przymierzone są podatki od wód gruntowych i innych tego, byśmy usłyszeli, ale nic nie słyszymy. I to takie tylko ja informacyjnie też. No tu od mojego mieszkańca poprzez urząd pocztowy, a dokładnie biuro podawcze, otrzymuję co jakiś czas tak, ten liścik. No nie wiem jak odpowiedzieć, bo tego pana nie ma, to tak tego, ale... Niech się nie martwi, tak się ogląda, to spotykam się z wyborcami regularnie,
co 3 miesiące to mam konsultacje nawet takie indywidualne z tymi. Byłem na wyborach sołtysa w Gostolinie, Sobola, no dobra, na marginesie. A tak dla ciekawości Państwa, może wszyscy wiedzą albo nie wiedzą, to zainteresowanie moją osobą to nie jest takie, że tylko moją osobą. Bo na początku miałem spięcie z tym panem i powiedział, że mówi, partię tych kolesi z PSL-u to ja i tak wykończę na terenie gminy. A że ktoś jeszcze z PSL-u mu pomaga, to już nie mój temat. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Ktoś z Państwa chciałby jeszcze? Proszę panie radnicz. W kontekście pana Dziemińskiego, bo doskonale go rozumiem, bo przychodzę to wiele, wiele lat. Ja tylko przypomnę, panie przewodniczący. Radni są funkcjonariuszami publicznymi. Pan jest przewodniczącym rady. I pan ma swoje prawa i obowiązki. I tego typu paszkwile, które są rozsyłane, powinny znaleźć się na pana biurku. I pan, jako przewodniczący Rady Gminy, powinien brać radnych w opiekę. Bo mogę z radnym się kłócić. Mogę mu mówić, że czegoś nie zrobił. Mam prawo do jego krytyki, ale nie mam prawa do poniewierania jego nazwiska. I jeszcze tylko taka jedna uwaga. Panie Koprowski, pan mówi o dialogu. Jak się radni przejmują głosami mieszkańców, to pokazują zazwyczaj sesję. Jest taka stała grupa radnych, która jak przychodzi głosowy, gdybyśmy się chcieli czasami wypowiedzieć. Jak przychodzi kwestia sprawy różne, to część radnych uznaje, panie przewodniczący, że sesja się skończyła. No bo po co słuchać, tak? Bo może jeszcze by ktoś wstał i o coś zapytał z mieszkańców. Ja wiem, że dieta jest zryczałtowana, ale może w końcu należałoby na nią uczciwie zarabiać. Bo ja przepraszam bardzo, jak czytam statut Rady Gminy Załuski, to tam jest jak W napisane, że raz na kwartał radny ma obowiązek spotykać się ze swoimi mieszkańcami. No jakoś z panem Słupeckim nie ma szczęścia. Raz. Zorganizowała pani Oszczyk spotkanie i na tym spotkaniu był. Generalnie radni, więc mam okazję na sesji go zapytać. No nie mam okazji go zapytać. Nie da rady. Tak się poważnie traktujemy. Obraża się radnego, nie reagujemy. Obraża się ludzi, nie reagujemy. Ludzie wstają, chcą o coś zapytać, nie mają kogo. Pełna profesja. Muszę się odnieść prawie w części. Przepraszam, bo tylko był uśmiech, jak pan Ziemiński mówił. Jak państwa kiedyś to dotknie. Nie, no pan też różne pisma. Proszę pana, zawsze grzeczny i merytoryczny. Moment, szanowni państwo. Grzeczne, że panie radny, na zwolnieniu lekarzy biegi, że dusz się nawali, grzeczne pisma pan pisze. Nie, ja pana prosiłem, panie, żeby pan sam mówił. A to proszę pan mnie wyręczył, ja się nie muszę. Panowie, nie jest to miejsce do takiej dyskusji. A co do radnego Ziemińskiego, ja nie wiem, jaki jest problem z panem radnym Ziemińskim, bo pan radny Ziemiński nie przekazał mi tutaj coś od jakiegoś pisma. Nie wiem, czy wpłynęło do rady jakiegoś pisma, ponieważ no, nie. No to czym się może rada zająć, a tym bardziej przewodniczący? Nie wiem, panie Robercie, o co tak chodzi. No co do radnego Słupeckiego, nie będę się odnosił. No, wyszło kilku radnych. No właśnie. Ale przecież nie wydawajmy, że nie wiemy. Składamy wniosek za wnioskiem do prokuratury przez pana Niedźwieckiego. Nie oszukujmy siebie, że nie wiemy, co się dzieje. Nie znajduje to żadnego w ogóle jakiegoś takiego społecznego napiętnowania. Kiedy siedziały złe rzeczy w Kroczewie, pani dyrektor, o czym pan wie, bo był pan przewodniczącym Komisji Oświaty, mimo że przychodzili do pana tu ludzie na komisję, nie na sesji, bo nie chcieliśmy robić problemu, przychodziła do pana Rada Rodziców i prosiliśmy was, zróbcie coś z tym. Udaliście, że nie wasz problem. Ale jak już w innym przypadku przychodzi pani na przykład nauczycielka z Kroczewa, to pan jako przewodniczący komisji, tak, proszę bardzo, ma pani głos, może się pani skarży. Tak to działa, nie udawajmy pani Aleksandrowski, że nie widzimy problemu. Nie będzie współpracy, jeżeli będziemy tolerowali tego typu paszkwile. Pan Niedźwiecki pisze notorycznie, kto chce, to wie, to nie jest tak, że się nie wie. Naprawdę, pan mi udaje, że nie wiem, co pan robi, pan Niedźwiecki. Ja go
Wie pan, nie chcę używać mocnych słów. Czym innym, panie Koprowski, jest sprzeczanie się pan z panem merytorycznym. Wytykanie sobie błędów. To jest poza inna... Poza publiczne. Gdzie publiczne? No, na portalach na przykład. Wytyka pan jakiś... Jeżeli radnemu wytykam to, że głosuję przeciwko swojej miejscowości, to mam święte prawo do tego, bo działam na korzyść tej miejscowości. A czym innym, jest pomawianie? Pan jest jakimś mentorem, tak. Autorytetem, że pan tu wszystko wie, Ale dlaczego pan? Nie ma pan argumentów, proszę pana. W rozmowie, jak zaczynamy stosować argumenty ad personam, to właśnie pan nie ma argumentów. Pan mnie w tej chwili zamiast ustosunkować się merytorycznie, to pan mnie atakuje. Po co? Po co pan to robi? Jaki ma to sens? Ja panu życzliwie tylko mówię, że dzisiaj jest to Zieliński, wcześniej był Ziółkowski, wcześniej była Szybińska, może będzie za chwilę Aleksandrowski, ale może i pana to trafi, więc warto publicznie takie rzeczy napiętnowywać i mówić, nie godzimy. Nie też, to trafi, ale jakoś potrafi zmierzyć. To dotyczy nas wszystkich. Objęliśmy mandat, no niestety, musimy się liczyć z takimi sytuacjami nieprzyjemnymi. Ktoś z państwa radnych jeszcze? Pan radny Zieliński, proszę. To zostałem troszkę powołany do tablicy, to spróbuję zadać pytanie. Konkretnie troszkę na świetle temat. Wybory samorządowe 2014 rok i tak dalej. W liście wysyłanym do mieszkańców mój ojciec oszust, ja oszust. Nie mogę. Córka, która się leczy, no trzyma. Tak, jeszcze na to jest. Jest wymieniana. Załatwiam tu fuchę, tam fuchę. W tym okresie, kiedy córka walczyło życie. I to wy mówicie, że to jest wspaniale, tak? Następnie piszą, mało mu zatrudniony w gminie, zatrudniony w powiecie, mało tego, zięcia jeszcze zatrudnił. Jest pytanie, czy ja byłem kiedyś zatrudniony na umowę o pracę w gminie? Czy zięć Sławomir Januszewski kiedyś pracował w gminie? No i co? Prokuratura leży od wyborów samorządowych, no budynek ten sam co starostwa, nie wiedzą, czy to umorzyć, może nie umorzyć, co zrobić z tym tematem. Ja tylko pokazuję kawałek tematu. No, ale najdłużej mnie bolało to, jak można córkę, która walczyła o życie, oskarżać o takie rzeczy. List powstał jesień 2014 rok. Córka w maju leżała w szpitalu w Puńsku. Później od końca czerwca do 2 stycznia ostatnia chemia. Jak tak można, ludzie? Gdzie my jesteśmy? Dziękuję. Panie Zimiski, ja osobiście nie mogę panu współczuć. Pan do mnie to mówi, ale pan do... Chyba nie ten adres. Nie, ogólnie. Ja rozumiem, ja chyba to rozumiem. Ja bym chciał, żeby pan to sprostował, żeby pan nie mówił tego do mnie, tylko pan chciał po prostu wyrazić swoje oburzenie, że ktoś, no powie pan. Mój ojciec tyle się poświęcił dla tego ruchu ludowego wszystkiego, to jego w rocznicę pierwszą śmierci się nazywało szóstem. Dlaczego mu nie powiedziano tego wcześniej? Może by się bronił czy co? No, do tej pory nie wykryto sprawców, jak to popularnie się. Proszę panie mówić. Zostanie panie Aleksandrowski. No do pana, bo jest pan wiceprzewodniczący Polskiego Stronnictwa Ludowego na terenie Zaolsza. Czy ja się mylę? Nie. Czy ja się mylę, jak powiem, że pan Kazimierz Czerwacki jest prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego? Nie. To właśnie do pana. Bo wystarczy otworzyć materiały archiwalne, dysponuję, mogę panu dać. Jak pan Kaźmierczak oficjalnie na portalach społecznościowych popiera pana Niedźwieckiego i dziękował mu za poparcie udzielane PSL-owi, to do kogo, jak nie do was? Nie do was? Proszę bardzo, ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Pan radny? Pani radna Mazany, proszę. Ja proszę, ogólną uwagę. Bardzo się cieszę i dziękuję tym dwóm mieszkańcom, których mamy obecnie na sesję, to jest panu Raczyńskiemu i Ziółkowskiemu, bo ich uwagi są naprawdę cenne i sporo na przykład otwierają mi oczy, także dobrze. I zależy mi na, widać, na dobru mieszkańców.
Dziękuję panie radny. Pan radny Zapolski, proszę bardzo. Szanowni państwo, chciałbym powiedzieć, że jest mi przykro, że takie rzeczy tu się dzieją koło nas. No cóż, musimy wszyscy zdawać sobie świadomość, że możemy mieć różne zdania. Możemy się kłócić, spierać. Ale przede wszystkim musimy się szanować. Nawet dzisiejsza sesja pokazuje to, że mieliśmy różne zdania na temat tej drogi, na inne sprawy. Ale nikt nikomu nie robił wycieczek personalnych. I wtedy aż człowiekowi wtedy bardziej chce się pracować dla dobra tej gminy. Bo kiedy nawzajem, wzajemnie się cały czas obrażamy, wtedy się człowiek zastanawia, po co to jest. Czy to jest sens w ogóle tych naszych działań. I nie każdy sam się zastanowi, zacznie od siebie i zrobi sobie taki rachunek sumienia. Czy robi wszystko dobrze. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Ostatnie naprawdę zdanie. Jak najbardziej istotne. Tylko może niech komisja, przecież rada może to zrobić. Może tak po prostu na sesji czy na komisji przygotować pewien monit, stanowisko w sprawie takich spraw i powiedzieć. Rada Gminy Załuski protestuje przeciwko takiemu traktowaniu. Możemy zrobić kodeks etyki radnego na przykład. Po co? Wystarczy, że będziemy przyzwoitymi tymi ludźmi. Nie trzeba pisać żadnych kodeksów. Ale stanowisko, które będzie opublikowane, może da też tym ludziom do myślenia, bo może jest tak, że ludzie widzą, że rada jest jakoś podzielona, jest wójt gdzieś ten i może na tym żerują. Może uważają, że jak będą do panu jednemu czy drugiemu, to zyskają poklasku innych radnych. A może warto dać jasny przekaz? Nie, nie zyskają. Dlatego jeszcze raz, panie Aleksandrowski, jak najbardziej to jest do pana i do pana Kazimierczaka. Zweryfikujcie swój stosunek w stosunku do tego pana. Warto, naprawdę. Zdaje się, że metody PRL-owskiej armii, będąc oficerem politycznym na wadzie, przenosi na gminę Załuski. Mi się to średnio podoba, bo ja mam odwagę zawsze się podpisywać pod tym, co mówię i mam odwagę wstawać, ale w życiu na nikogo nigdy nie doniosłem. A widać, pan Niedźwiecki ma inną etykę. Ona mi się zupełnie nie podoba. Dziękuję. Ktoś jeszcze chciałby powiedzieć? Proszę bardzo, panie Grupasek. Witam serdecznie. Ja chciałabym ewentualnie odpowiedzieć na pytania radnych, czy pytania, które padały na sesji w domie ze strony pana wicewójta. Czy ewentualnie macie państwo jakieś jeszcze, nie macie jakichś jeszcze informacji na temat mojego zawieszenia? Bo na temat, tak jak pani tutaj radna wspomniała, na temat tego, że została podjęta zarządzenie odnośnie przywrócenia mnie do obowiązków, nie było na stronie. Też tak szybko umieszczony jak wcześniej, więc jeśli macie państwo jakieś pytania, ja jestem do dyspozycji. Nie będę się ustosunkowywała do całej wypowiedzi, bo byłoby to pewnie przeciąganiem sesji na kolejne kilkadziesiąt minut. Myślę, że to nic dobrego by nie wnosiło. Dokumentacja jest, ale jeśli państwo, jak ktoś ma pytania, to chciałby uzyskać jakąś informację, ja dzisiaj przyjechałam, żeby odpowiedzieć ewentualnie na pytania państwa. Nie mam pytań. Dziękuję. Dziękuję. Czy jest jeszcze jakieś sprawy do omówienia? Nie. W takim razie zamykam tutaj ostatnią sesję. Bardzo